Cześć, witajcie, z tej strony Poprawny Polak, oto kolejny odcinek z mojej serii Z Kilofem przez Świat. Moi drodzy, na dzisiejszy odcinek zrobiłem sobie pewne plany, na początku jednak pokażę wam, co zrobiłem od poprzedniego odcinka, ponieważ troszeczkę sobie popracowałem nad różnymi rzeczami. Pierwszą rzecz, najbardziej oczywistą, chyba już widzicie, jest to chodniczek. Ułożyłem sobie chodnik, oświetliłem go. Nie jestem pewien do końca, czy podoba mi się to oświetlenie. Lampy redstone'owe dużo bardziej podobają mi się jako klocek od zwykłego glowstone'u. Natomiast niestety, wiecie, trzeba je zasilić czymś i w przypadku takiego ułożenia ich na jakimś palu nie jest to zbytnio proste do wykonania bez obrzydzania sobie całej konstrukcji jakimiś rusztowaniami, więc póki co zdecydowałem się na glowstone, no i myślę, że jest całkiem spoko, na pewno nie jest tragicznie, natomiast nie jestem cały czas pewien, czy to jest coś, co będę chciał sobie trzymać tutaj ostatecznie, czy też zmienię tutaj jakiś design w jakiś sposób. Dobra, mamy dzisiaj doświadczenia na trzy enchanty, bardzo fajnie. Po pierwsze, mimo że kończy mi się żelazo, zaenchantuję sobie kolejny żelazny miecz, który muszę najpierw zrobić. Nie będę enchantował żelaznej zbroi, bo musiałbym ją przygotować, a żelaza, jak sami widzieliście przed chwilką, mam bardzo, bardzo mało. Ale miecz przyda mi się. Nie chcę, wiecie, nie chcę być zmuszony używać diamentowego miecza, a ten żelazny już niestety kończy swoje życie pomału. Odłożę ten żelazny miecz do... O, on ma Sharpness i Unbreaking. Wiecie co? Ja byłem pewien przez ostatni bardzo długi czas, że ja latam z mieczem, który ma enchant Bane of Arthropods. To bardzo, bardzo śmieszna sprawa, że tak nie jest. Jestem ciekaw, gdzie jest tamten miecz. Czy ja go odłożyłem tutaj? A! Kurczę, no spójrzcie. To... Czy ja naprawdę przez cały czas byłem pewien, że używam miecza, który ma enchant Bane of Arthropods i dziwiłem się, że nie wali on pająków tak mocno, jak powinien? Podczas gdy ten miecz leżał sobie przez calutki czas w skrzyni? Wydaje się, że tak. To trochę głupia sprawa. No ale dobra, odłożę w takim razie nasz miecz z sharpnessem tutaj, żeby móc kiedyś ten enchant jeszcze zużyć z pomocą kowadła, o ile działa ono tak jak mam nadzieję, że działa. No i myślę, że zaenchantujemy sobie w takim razie jeden żelazny miecz i dwie jakieś inne rzeczy. Myślę, że łuk, dlatego że cały czas jestem nieusatysfakcjonowany tym, że nie dostaliśmy jeszcze enchantu Infinite. Łuk, którego dotąd używałem, to znaczy łuk, którego ostatnio używałem, to jest ten łuk z punchem, ale punch mi się nie za bardzo podoba jako enchant, uważam, że niewiele mi daje, więc chwilowo wziąłem sobie do ręki łuk Power 4 Unbreaking 3, czyli chyba obiektywnie najlepszy łuk, jaki mam. Natomiast teraz sobie myślę, że zaenchantuję sobie jednak nowe łuki. Może dwa, może jeden, nie wiem. Póki co naprawię trochę ten, wrzucę go tam z powrotem do skrzyni i zrobię sobie dwa łuki samemu, czyli potrzebuję do tego 6 sznurków i 6 patyków. Moi drodzy, ostatnio jak tutaj chodzę sobie, to słyszę cały czas jakieś potwory. Brzmi trochę jakby była jakaś jaskinia gdzieś tu w pobliżu, w której się coś spawnuje. Zaglądałem nawet do środka tych schodów tutaj, bo tutaj jest trochę przestrzeni w środku, ale tu wszystko jest oświetlone i tu się nic nie spawnuje. Nie mam pojęcia, skąd te potwory słychać. Jest to trochę denerwujące, za jakiś czas będę musiał sobie postanowić, że znajdę źródło tych hałasów i się go pozbędę na zawsze. Dobra, łuk się robi w ten sposób, prawda? Prawda? Świetnie. Czasem mi się myli i układam sznurki zamiast patyków, wiecie. Zamieniam je jak gdyby miejscami. Zbroja, no niestety, zbroi nie mam. Zastanawiam się, czy założyć skórzaną zbroję, czy w ogóle warto się w to bawić. Może założę sobie chociaż skórzany na pierśnik, nie wiem, pomyślimy. Póki co jeszcze lapis lazuli muszę ze sobą wziąć. Potem pokażę wam chodnik, przejdziemy się. I mam nadzieję, że uda mi się przypomnieć, co sobie zaplanowałem na ten odcinek, bo już udało mi się niestety zapomnieć. Gdzie jest, po co ja tu przyszedłem? Po lapis, dobra. Lapisu na szczęście zapasy się jeszcze nie kończą. No ale niestety, jest to surowiec, który się zużywa, więc za jakiś czas mam nadzieję, że znajdziemy kolejne jego złoże i powiększymy zapasy. Tutaj nasza piękna mapa, jeszcze nie jest update'owana, bez chodnika. I myślę, że chwilowo niech sobie tak zostanie, bo całkiem ładnie wygląda. W ogóle tak sobie myślę, że dobrym pomysłem mogłoby być zrobienie takiej mapy właśnie, to znaczy robienie kolejnych map pokazujących postępy rozbudowy naszej wyspy. Czyli wiecie, tych starszych bym nie update'ował. Natomiast myślę, że to jest trochę za dużo żelaza, żebym poświęcał na to właśnie zasoby.
Więc pewnie na coś takiego się nie zdecyduję. Dobra, zacznijmy od łuku. Mam nadzieję, że Enchant Infinite w końcu się pojawi. Zamykam oczy. I co my tu mamy? Power 4 Unbreaking 3, czyli chyba dokładna kopia tego łuku, którego postanowiłem używać, który miałem w ekwipunku na początku odcinka. Dobra, zamykam oczy. Jedziemy. Unbreaking 3, Power 4 i Flame. Okej, czyli to jest obiektywny upgrade względem tego łuku. Zdaje się, że to, co dostaliśmy, to chyba jest naprawdę świetny łuk, naprawdę. Myślę, że nie ma na co narzekać. Infinite oczywiście infinitem i chętnie bym go zdobył, ale myślę, że ten łuk jest bardzo, bardzo dobrej jakości. Zaskakująco dobrej. No i zamykam oczy i ostatni enchant na dziś. Najprawdopodobniej to jest miecz i co mamy? Looting 2 i Bane of Arthropod 4. To jest looting, to jest enchant, którego jeszcze nie miałem na tym świecie. No, domyślam się, że po prostu sprawia on, że więcej przedmiotów wypada z zabitych tym mieczem potworów. Ale oczywiście być może, kto wie, być może ma to jeszcze jakieś zastosowania. Być może coś jeszcze tu daje. Dobra, zastanawiam się, który miecz wziąć teraz ze sobą. Czy wziąć zwykły sharpness? To jest trochę nudne. Myślę, że mogę sobie wziąć ten miecz póki co. Miecz z lootingiem weźmiemy sobie, kiedy będziemy szli, nie wiem, na jakąś dłuższą walkę z potworami czy coś i będę bardzo pilnował się, żeby tego miecza nie stracić. A w tej chwili nie mam zbroi i myślę, że nie ma co ryzykować. Ponieważ o skóry już nie musimy się za bardzo martwić, to zrobię sobie ten skórzany napierśnik i zafarbuję go sobie na jakiś kolor, którego jeszcze nie testowałem. Nie jestem jeszcze pewien na jaki. Zaraz sobie pomyślimy. Jakie my tu mamy kolorki w skrzyni gotowe, bo nie chce mi się tutaj nic nowego robić. Może na czerwono po prostu. Zobaczmy, jak my wyglądamy w ogóle. Myślę, że czerwony będzie nam dobrze pasował do koszulki, mimo że tej koszulki już nie będzie za chwilę widać. Dobra, ładny kolorek. Mam nadzieję, że na mnie będzie wyglądał podobnie dobrze. No, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba ten kolor. Myślę, że czerwona zbroja to jest coś, co sobie w przyszłości skraftuję. No dobra, więc troszkę nam to zbroi dało. Dużo mniej niż te żelazne spodnie, ale zawsze coś, zawsze będziemy trochę bezpieczniejsi. No i przy okazji fajnie wyglądamy. Więc przejdę się teraz, zobaczymy sobie farmę zwierząt, zajrzymy tam sobie. Zobaczycie, bo ostatnio rozmnażałem trochę tych zwierząt i trochę ich się tam już nazbierało. Myślę, że wezmę ze sobą to zboże, wezmę ze sobą trochę nasion do kurnika i wezmę ze sobą również nożyce i może po raz pierwszy zacznę trochę strzyc te owce. Czy mam tu jakieś nożyce? No dobra. Powiedzmy, że nie chcę spędzić całego odcinka strzygąc owce, więc jak te nożyce się zużyją, to nie będę już robił następnych. Szczególnie, że jak mówiłem, że żelaza mam mało i na wszelki wypadek lepiej sobie troszkę go zostawić, więc te 8 sztuk myślę, że 8 sztabek myślę, że powinno tu zostać. A, już pamiętam, czym się mieliśmy zająć. Dzisiaj zajmiemy się przystanią. Pomysł jest na odcinek taki, żeby... Zasadziłem trochę tych dużych iglastych drzew. Bardzo mi się podoba ich wygląd. Tutaj nam się wygenerowały dwa różne drzewa. Oba te są w tym samym stylu, natomiast to ma taką koronę dopiero na samej górze. Te mi się bardzo podobają. Wyglądają trochę jak takie typowe, wiecie, drzewa choinkowe. Oczywiście w porównaniu do człowieka są gigantyczne tutaj, te minecraftowe, bo one mają pewnie, wiecie, z 10 metrów czy 20. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo ładne. Bardzo ładne. No dobra, tutaj mamy chodnik. On się tu kończy. Użyłem tych półpłytek, ponieważ one od zawsze mi się kojarzą właśnie z czymś, czego powinno się używać do budowy chodników, z takimi płytami. Natomiast tutaj idzie do końca jeszcze drewniany chodniczek. Mam podejrzenia co do tego, gdzie ten zombie się znajduje. No i tutaj idą te schody, które budowałem w poprzednim odcinku. W ogóle, poprzedni odcinek wyszedł strasznie długi. Bardzo się zdziwiłem, jak zobaczyłem po wyłączeniu nagrywania, ile on zajął. W ogóle się czegoś takiego nie spodziewałem. Bo tutaj jest gdzieś obszar, w którym sobie wydobywałem ziemię. Gdzieś tu na dole. I... gdzieś tam na pewno jest dużo pustej przestrzeni, w której być może jest ciemno i być może się spawnują potwory. Ale kurczę, jestem zaskoczony, bo to nie tutaj. Myślałem, że znajdę to bez problemu od razu, ale jak widać nie. Zatkajmy tą dziurę, żeby brzydko tak nie wyglądała. Zobaczmy, czy... O, widzicie? Tu jest jeden zombiak. Zejdźmy tu na dół i zobaczmy sami, ile tu jest miejsca. No, trochę miejsca jest. Drugi zombie jeszcze tam widać czeka. Zapomniałem już, jaki mamy miecz w ręku. Za chwilę to sprawdzę. O, trzeci zombie. Cała gromada. Muszę przyciszyć trochę sobie grę, bo
zagłuszam sam siebie tą grą, że tak powiem. Muzyka, 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 master volume jeszcze trochę niżej. Troszeczkę. Dobra, jaki mamy miecz, bo zapomniałem. Bane of Arthropods, czyli musimy go przetestować na pająkach, żeby podziwiać w pełni jego potęgę. Dobra, oświetlimy sobie tutaj teren, żeby... Przede wszystkim to w tych potworach, które się spawnują w jakichś takich jaskiniach blisko moich budowli. Nie denerwuje mnie sam fakt, że te potwory się tam spawnują, no bo co mi za różnica, niech sobie chodzą i żyją. Przeszkadza mi głównie to, że wydają tyle dźwięków głośnych. No dobra, teraz to jakoś wygląda. Muszę się najeść, bo nie mogę już biegać, a ja tutaj robię wszystko w biegu zazwyczaj. I udajmy się do kurnika. Niestety, te kury cały czas stoją na schodach. Widzicie, to jest niesamowite, ale bardzo dużo z nich lubi schody. No, tych kur już mi się trochę namnożyło. Jak widzicie, jajek zebrałem teraz za jednym zamachem 19, czyli bardzo dużo. I no cóż, myślę, że to będzie ostatni etap rozmnażania. Będziemy mogli sobie niedługo dorobić strzały. W ogóle spójrzcie, mam wrażenie, że coś dziwnego się dzieje i że to... że niektóre z tych jajek, które wyrzucam, o, na przykład te dwa ostatnie, jakoś znikają, nie wylatują do końca. To jest strasznie dziwne. Tak, widzicie, one się rozbijają jak gdyby na mojej głowie, w miejscu, w którym je wyrzucam. To było widać po tej kurze, która pojawiła się po prostu na mojej głowie nagle. To jest dziwna sprawa, nie wiem, czy to nie jest związane z tym, że trzymam coś w lewym ręku. Być może, czy też w lewej ręce. W ogóle udało mi się dowiedzieć, że... Zastanawiałem się, pamiętacie może w ostatnim odcinku, czemu czasem mapa nie chce mi się tak ułożyć, żebym mógł sobie ją obejrzeć tak porządnie. Okazuje się, że jeśli to nie był glitch, to było to po prostu spowodowane tym, że trzymałem coś właśnie strzałę, najprawdopodobniej w lewym ręku. Kiedy się ma obie ręce puste, wtedy dopiero można tą mapę sobie tak przybliżyć do twarzy i obejrzeć. No dobra, wyrzucamy kolejne jajko, kolejna kura się pojawiła. Myślę, że to jest ostatni etap rozmnażania, jaki póki co sobie zrobimy. I myślę, że w najbliższym czasie przyjdę tutaj i trochę tych kur poświęcę, że tak powiem, żeby przygotować sobie więcej strzał, ponieważ do strzał potrzebne są pióra. No, tutaj jak widzicie, moja hodowla kolorowych owiec idzie bardzo dobrze. Tutaj mamy trochę pomarańczowych, tutaj jakiegoś trupa, jak widać. W sumie nie jestem pewien, jak ta owca umarła, bo... Ja chyba jej nie zabiłem. Na pewno nie zabijałem żadnych owiec po tej stronie. Musiała się w jakiś dziwny sposób zgliczować i udusić się w tym klocku. Najprawdopodobniej jak była jeszcze młoda, to weszła tutaj, wskoczyła, a potem nagle urosła i wiecie, zaczęła przenikać przez tą skałę. No dobra, to ruszamy z nożycami. Puszczamy nożyce w ruch po raz pierwszy na tej nowej farmie. Właśnie, pokażę wam jeszcze, co zrobiłem ze świniami. Za chwilę, dlatego że świnie mieszkają sobie teraz pod ziemią, żeby ten teren już zaczął jakoś tam wyglądać w okolicy mojego domu. Możemy najpierw je ogolić, będzie trochę łatwiej golić, kiedy nie będą się błąkały pod nogami i pałętały, wiecie, młode owieczki, a teraz możemy je dopiero nakarmić. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Akurat jest parzyście, bardzo fajnie. Teraz różowe owce, myślę, że zrobimy ten sam manewr. Najpierw strzyżemy, a potem dopiero rozmnażamy. No i co? Plan na odcinek. Chyba nie zdążyłem tego dokończyć, tej myśli. Jest taki, że... To znaczy, był taki. Tak sobie myślałem, że mógłbym najpierw udać się na szybko na zwiedzanie jakiejś jaskini i zdobyć trochę żelaza chociaż, a potem zająć się tą przystanią. Na wypadek, gdyby sama przystań miała zająć zbyt mało czasu, ale... Teraz przypomniałem sobie, jak dużo czasu zajął poprzedni odcinek, w którym też wydawało mi się, że będzie on krótki w miarę. To znaczy, może nie krótki w miarę, ale no na pewno nie spodziewałem się, że będzie rekordowo długi. I sobie myślę, że może jednak lepiej zacząć od przystani. No bo żelaza mi brakuje, ale w tym odcinku i tak sobie poradzę z tym żelazem, które mam w skrzyni i z tym, co mam gotowe już. Więc nie jest to konieczność. Myślę, że sobie to odpuszczę faktycznie w tym odcinku i zaczniemy od budowy przystani. No... To będzie spontan, to będzie budowa spontaniczna. To jest chyba pierwszy raz tak naprawdę, kiedy będę budował coś większego, nie licząc wnętrza tej mojej głównej bazy. No dobra, no może nie pierwszy raz, no bo tak naprawdę tej farmy też nie planowałem. Natomiast chciałem powiedzieć, że generalnie większość takich budowli to planowałem do tej pory na Creative'ie. I teraz będę działał trochę bardziej spontanicznie, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie.
Oczywiście, na szczęście tutaj nic nie jest, wiecie, że tak powiem, zapisane w kamieniu na setki lat. Możemy w razie czego, jak coś się nam nie będzie podobać, zmienić trochę projekt, przebudować, nawet ewentualnie zbudować od nowa, jeśli będzie mi się chciało, więc nic tutaj nie będzie stracone. Ale ja sobie myślę, że może jednak zajrzyjmy chociaż w tym odcinku tutaj, do tej ładnej jaskini. Bardzo mi się podoba kształt, taki okrągły. Myślę, że zacznę od postawienia tutaj jakiejś pochodni, żeby coś trochę lepiej widzieć. No, dobra, niestety. Tutaj wybuchła jakaś wojna domowa. Creeper zabił pająka. Szkielet zabija zombiego. Bardzo tutaj niemiła atmosfera zapanowała. No, ale przynajmniej jakoś w miarę szybko poszło z tymi potworami. No i co? Mamy tutaj węgiel, dioryt. Bardzo fajne miejsce, naprawdę śliczny kształt. Co nie zmienia faktu, że... Co nie zmienia faktu, że żelaza tu nie ma, ale zajrzyjmy sobie jeszcze tutaj na chwilę. Zobaczmy, dokąd to prowadzi. A tak, to prowadzi do tej części, którą najprawdopodobniej spotkałem, to znaczy spotkałem, odkryłem, budując kurnik. To nie tutaj, o, tutaj mamy żelazo. Tak, jak widzicie, już tutaj schodziłem, zapomniałem o tym, szczerze mówiąc, to musiało być jakiś czas temu, ale już tutaj schodziłem. Mam przy sobie teraz cały zestaw diamentowych narzędzi, więc nie będę się zapędzał zbyt daleko, zbyt głęboko w tą jaskinię, bo bardzo cenię sobie te wszystkie diamenty, które zużyłem. O, ale widzimy, więcej żelaza. Tak, ja już tutaj musiałem być. Pamiętam, że zobaczyłem, że jest dużo żelaza i stwierdziłem, że zajrzymy sobie tutaj razem. Ale kurczę, nie pamiętałem, że obskoczyłem tą jaskinię tak dokładnie. Myślałem, że zszedłem tylko na sam początek, a jak widzicie tutaj z obu stron pochodnie są zostawione i już tutaj byłem. No, ale trochę żelaza wpadnie, naprawdę, bardzo, bardzo przyzwoita sumka. Okej, a tutaj już być może wszystkiego nie jest a nie, pochodnia jest, no proszę. I tam jest kolejne źródło światła. Tu jest więcej żelaza. Bardzo ładny system jaskiń. A, źle to zrobiłem, trzeba było w sumie. Nie powinienem używać clear stone'a do takich rzeczy, powinienem używać kobla, bo bez przesady, nie bądźmy tacy rozrzutni. Dobra, tu są już rozgałęzienia i tutaj zdecydowanie wszystko jeszcze nie jest zwiedzone. Mówię, zajmiemy się już za chwilkę tą przystanią, ale na razie chcę jeszcze się troszeczkę rozejrzeć, bo eksploracja jaskiń jest w tej grze taka przyjemna, naprawdę. No i mówię, muszę też uważać na swoje narzędzia, więc niedługo już naprawdę będziemy wracać. Tutaj jest pójście w górę, możemy sobie zajrzeć, co tutaj jest. Więcej żelaza, oczywiście. Mnóstwo żelaza tutaj jest w tej jaskini. Myślę, że mamy szczęście co do tego surowca. Tym razem. Dlatego, że naprawdę chyba zazwyczaj nie jest tak, że gdzie się nie spojrzy, tam jest jakieś złoże żelaza. Wydaje mi się, że jest to dosyć szczęśliwy przypadek. Myślę też, że możemy sobie... Ciekaw jestem, czy są jakieś enchanty, które zwiększają obrażenia tylko przeciwko Endermanom na przykład, albo tylko przeciwko, nie wiem, Creeperom. Nie jestem świadom istnienia takich, ale być może są. O, świetnie. Bardzo, bardzo fajna strategia walki w takim razie nam się tu pojawiła z Endermanami. Wystarczy wklinować się gdzieś, gdzie on nie wejdzie, bo będzie za wysoki. Nigdy o tym nie pomyślałem, szczerze mówiąc, co jest dosyć, no, dziwne, bo to nie był taki niesamowity, trudny pomysł do wymyślenia, ale jak widzicie, zaskoczyło mnie to, że z taką łatwością można w sumie unikać ataków Endermana. Bardzo fajnie. Postaram się wykorzystać jakoś tą taktykę w przyszłości. Zajrzyjmy sobie tutaj na górę. Jakby co, to już się totalnie zgubiłem i nie pamiętam, skąd przyszliśmy. Więc równie dobrze możemy sobie jeszcze trochę pochodzić, póki czujemy się w miarę bezpieczni i niezagrożeni śmiercią. Dobra, wskoczmy sobie tam. Miecz w dłoń. Nie jestem pewien, czy spotkałem już jakiegoś pająka. Jedynego pająka, jakiego pamiętam, zabił Creeper, więc... Chyba cały czas nie jestem świadom tego, jak bardzo potężny albo słaby jest ten enchant na moim mieczu, który obecnie trzymam. Dobra, tu zatoczyliśmy jakąś pętlę, chyba że to jest lawa. Mam nadzieję, że to nie jest lawa, tylko pochodnia. Ale coś czuję, że... A nie, dobra, tu zatoczyliśmy pętelkę. Tu jak widać było... O! To żelazo jakimś cudem przegapiłem. Chyba że to jest pochodnia, którą postawiłem ostatnim razem, kiedy tu byłem, kiedy jeszcze nie zbierałem żelaza. Dobra, ktoś do mnie strzela. O, widzę więcej żelaza, spoko. Chociaż nie wiem, wiecie, ta dziura, obok której stoimy,
Zdecydowanie wygląda tak, jakbym tutaj wydobywał żelazo. Więc trochę mnie dziwi to, że nie wydobyłem wtedy tego żelaza tutaj. I że w ogóle obok tej dziury też jest żelazo, którego nie wydobyłem, które musiałem najwidoczniej po prostu całkowicie przegapić. No dobra. Trudno mi powiedzieć, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Wydaje mi się, że jesteśmy trochę bliżej początku, może? Tutaj byłem w sumie całkiem niedawno. No dobra, jakiekolwiek próby oszacowania tego, gdzie jestem i opisania tego słowami nie mają za bardzo sensu, bo nie mam w ogóle nazewnictwa odnoszącego się do tego terenu. Podoba mi się ten taki granitowy obszar. O, a tutaj jest w miarę ciemno. Stosunkowo ciemno. Tam też jest stosunkowo ciemno, ale na początku pójdę sobie tutaj. Ślepy zaułek, okej. Już naprawdę obiecuję, za chwilę stąd wyjdziemy, ale jeszcze kawałeczek chcę sobie obejrzeć. To tylko dioryt. Już nawet nie będę próbował szukać jakichś innych tłumaczeń tych minerałów, czy też materiałów. Przyzwyczaiłem się do diorytu, andesytu i granitu i nawet jeśli się tak nie nazywają, to... O proszę, gdzie my doszliśmy? Spójrzcie, jesteśmy w naszym głównym kanionie, że tak powiem, z morzem lawy i opuszczoną kopalnią. Bardzo fajnie, a tam się czai pająk. A w ogóle, kurczę blade. Wiecie co, jesteśmy w takim naprawdę fajnym miejscu, które widziałem już stąd oczywiście. I zastanawiałem się właśnie, czy kiedyś tam sobie nie pójść w ramach przygody. No i kto by pomyślał, że to miejsce jest podłączone bardzo bezpośrednio do naszej farmy owiec w tym momencie. Dobra, myślę, że spróbuję dostać się tam. Tam widzę trochę żelaza i stamtąd będzie łatwiej zejść na dół. Więc postaram się to zrobić bez straty dla środowiska naturalnego, że tak powiem. Czyli pozbędę się tego całego kobla, który tutaj postawiłem. Ach, nie udało się, cholera. No niestety. Trochę życia straciłem. Przetestujmy w końcu miecz na naszym ochotniku. O nie. O nie, 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 nie. Ja nie umieram dzisiaj. Ja nie umieram dzisiaj, zombie. Zombie villager, żeby być dokładniejszym. No, to nie jest wielki problem. Tamten nietoperz jest mniej więcej podobnym zagrożeniem, co ten zombie. Dobra, nawet nie będę szedł po to doświadczenie. Kolejny zombiak. W ogóle, spójrzcie, trafiliśmy na kolejną komnatę w podobnym... A nie, zaraz, czy my po prostu wróciliśmy? Nie. To jest po prostu kolejna komnata w bardzo podobnym kształcie. Na dodatek również posiadająca dziurę w środku, taką jak tamta dziura po wybuchu Creepera, tuż przy mojej farmie owiec. To jest bardzo ciekawy zbieg okoliczności. Dobra, tam nie będziemy szli, ja mówię, ja już chcę wracać, więc wracam. Tylko skąd ja przyszedłem teraz? Pytanie. Stąd chyba. Okej, tak jest. Zombie ten niestety już się do mnie przyczepił, więc muszę się go pozbyć. I teraz spróbujmy jeszcze rozwalić sobie ten klocek z kobla. Znaczy ten klocek kobla, który postawi... O nie. Który postawiłem. Jeśli mi się to uda. Dobra, niech sobie wisi, już trudno. Gdzie jest to żelazo, które widziałem? To żelazo, które widziałem jest gdzieś pewnie tam dopiero. Jeszcze raz pokażę. O, wydaje mi się, że... Za chwilę, za chwilę. No, umrzyj, umrzyj. Wydaje mi się, że to żelazo jest na tamtym poziomie. Nie na tym poziomie, tylko jeszcze wyżej. No więc trudno. Myślę, że kiedy indziej wydobędę je z wielką przyjemnością. A póki co, muszę powiedzieć, że naprawdę ten kanion bardzo nam się udał. Jest śliczniutki i nigdy nie widziałem jeszcze tyle lawy w kanionie. Wygląda po prostu trochę jak Nether, naprawdę. Takie całe morze lawy na dole. Bo to nie jest tylko lawa rozlana z tych lawospadów. To jest po prostu regularnie jeziorko lawowe w kształcie tak naprawdę trochę jak rzeka. No ale to ze względu na to, że jesteśmy w kanionie oczywiście. Bardzo fajnie. Tam jest więcej żelaza jeszcze przy tej lawie, ale to jest żelazo bardzo ekstremalne i na pewno nie zamierzam go w tej chwili ruszać. O, to żelazo tam. Dobra, wrócimy sobie do domu w takim razie inną trasą, bo szczerze już zapomniałem trochę, gdzie my się pojawimy. A, już wiem, chyba. Chyba pojawimy się tuż przy wybrzeżu wyspy, ale nie przy tym, gdzie będę budował przystań, tylko po drugiej stronie. Gdzieś bliżej, nawet nie wiem do końca bliżej czego, ale pojawimy się w tym takim miejscu, gdzie jest dużo pochodni naokoło. O, właśnie, widzicie? O to miejsce mi chodziło, natomiast zapomniałem trochę, gdzie jest ono zlokalizowane na wyspie. Jest ono zlokalizowane przy drzewach generalnie. Okej, spoko. Warto zapamiętać. No i cóż. Wróciliśmy sobie. Bardzo, bardzo fajna rzecz, że można tak sobie wejść gdzieś tam i wyjść nagle tutaj. Bardzo spoko.
Jeszcze przy okazji odwiedzając po drodze taki piękny kanion. No dobra, a teraz skoczę sobie do magazynu. Zostawię sobie, nie wiem. Zostawię sobie nic. Nie, chciałem sobie zostawić jakieś diamentowe narzędzie na wszelki wypadek, ale myślę, że wszystkich trzech jest szansa, że będę używał. Tutaj nasze owce sobie żyją. Zobaczmy, ile jest magentowych owiec. Widzę chyba jedną, chyba tam. Dobra, a nie, nie mamy już przy sobie zboża, no to trudno, innym razem. A właśnie, świnie miałem wam pokazać jeszcze. Świnie postanowiłem zakryć ziemią i świnie są teraz tutaj. O, no, jeśli ta świnia mi pozwoli, to tam zejdę. Ale chyba mi nie pozwoli, szczerze mówiąc. No, moja droga świnio, weź się odsuń. Dziękuję. O, no, prawie, udało się, dobra. Tu mamy sobie niewiele świń. Nie chcę ich rozmnażać, dlatego że mam mnóstwo wieprzowiny i tak naprawdę nie czuję potrzeby. Nie czuję potrzeby, żeby te świnie tutaj rozmnażać, więc niech one sobie tutaj żyją w takiej liczbie, w jakiej są. Za jakiś czas coś z nimi zrobię, gdzie się przeniosę, ale póki co mi się nie chce. Jak widzicie, da się wygodnie wyjść. To jest trochę zaskakujące, dlatego że mamy tak naprawdę tylko drabinkę tutaj, na tym poziomie. Ale w jakiś sposób nasza postać jest w stanie się wdrapać na tą klapę. No i teraz już oczywiście bez problemu możemy wyskoczyć. No dobra, lecę do magazynu w takim razie niczego nie odkładać za bardzo, ale za to muszę wziąć ze sobą drewno. Wezmę ze sobą, myślę, wszystkie rodzaje drewna, bo nie jestem jeszcze pewien, czego chcę użyć. Wezmę ze sobą również może stone bricksy, jakieś coś tam, nie wiem, zobaczymy, pomyślimy, zobaczymy. Na razie odłożę tutaj jednak trochę nieprzydatnych, wow, 42 sztuki rudy żelaza. Nie spodziewałem się takiej liczby, naprawdę. Podkładamy sobie rzeczy, których totalnie nie potrzebujemy. Na przykład nożyce, na przykład wełnę. Spójrzcie w ogóle, nasze zapasy kolorowej wełny są już całkiem pokaźne. O, błękitnej wełny jeszcze nie miałem wcześniej, kto by pomyślał. Byłem pewien, że jakąś już muszę mieć. I bardzo dobrze, ta błękitna wełna teraz sobie wskoczy gdzieś, na przykład tutaj. Nie, może tutaj. Ta różowa tu nie pasuje, wiecie? Może różową damy tu? Może tu? No dobra, wiecie, wygląda całkiem spoko, może być, bo chodzi mi o zachowanie takiej w miarę ciągłości tych kolorów, wiecie, o co chodzi pewnie. Jest to łatwiej wytłumaczyć intuicyjnie niż tak ściśle. Dobra, odkładamy oczywiście dioryt, odkładamy oczywiście również żwir, który jest po prostu totalną zakałą Minecrafta, jeśli chodzi o surowce. I odkładamy sobie do pieca całe żelazo, które wydobyłem, razem z odpowiednią ilością węgla. Tutaj mamy trochę clear stone'a, który ostatnio przetopiłem, ale myślę, że mogę go chwilowo tutaj, albo nie, dobra, wezmę sobie jeden stack i przerobię go sobie na stone bricksy, które wezmę. Myślę, że muszę się jeszcze pozbyć brązowej wełny, o której zapomniałem, zostawić na przykład to surowe mięso z owcy w magazynie, zostawić łuki, które sobie wyenchantowałem, to czy zaenchantowałem. Wezmę ze sobą, myślę, że wezmę ze sobą ten łuk, dlatego że ten najlepszy zostawię sobie na jakąś lepszą okazję, a ten i tak jest świetny, więc nie będzie mi smutno używać takiego świetnego łuku. Oprócz tego wezmę ze sobą jeszcze trochę tego żelaza, znaczy tfu, miałem na myśli węgiel oczywiście. Tyle na pewno wystarczy, żeby całe żelazo się przetopiło, a ja będę miał trochę węgla ze sobą i węgiel się zawsze przydaje. Zawsze dobrze jest mieć węgiel przy sobie, można dorobić pochodni, można szybko coś wstawić do pieca. Spoko, pochodni możemy wziąć trochę stąd w sumie. Jeszcze brązowa wełna. Jeszcze mięso zombich, które mam totalnie gdzieś. No i co, jesteśmy gotowi do pakowania się, teraz się pakujemy. Weźmiemy sobie jeden stack tego. Jeden stack tego. Tutaj mamy trochę tego mięsa, drewna z drzew iglastych. Weźmiemy sobie trochę tego ciemnego drewna. Weźmiemy sobie również drewno dżunglowe w liczbie 64 sztuki. I weźmiemy sobie jeszcze drewno dębowe, drewno brzozowe. No i styka, załatwione. Oprócz tego toolbox oczywiście koniecznie. Toolboxa gdzieś tam sobie postawię i będę go pewnie często używał. Ten żelazny kilof nie za bardzo się do czegokolwiek przydaje póki co, skoro mam diamentowy w ekwipunku, więc myślę, że mogę go odłożyć bez wahania tutaj. Coś jeszcze? Myślę, że zrobię sobie od razu stone bricksy z tego, bo stone bricksy są bardzo ładne i pasują mi do wielu rzeczy. Myślę również, że bardzo możliwe, że zdecyduję się użyć tutaj na przykład po raz pierwszy
jakiejś, nie wiem, przetopionej gliny, tej przepalonej, utwardzanej gliny, pokolorowanej na przykład na brązowo, albo w ogóle nie pokolorowanej, bo będzie ona pewnie dobrze współgrała z drewnem, którego użyję. No i co? Nie wiem, w ogóle wchodzę w to wszystko bardzo spontanicznie, nie mam żadnego pomysłu. Jedyna rzecz, która mi się przypomniała trochę, jak sobie pomyślałem, że będę budował przystań, to przypomniała mi się ta lokacja, w której chyba się zaczynało, chyba się... W Wiedźminie Trójce była to taka przystań tuż przy tym miejscu. Ja mam słabą pamięć do takich rzeczy, ale wiecie, było to takie miejsce, to ważne miejsce, gdzie rezydował ten... ten Jarl, tak? I gdzie była ta rozruba, gdzie się pozamieniali w... No dobra, gdzie była ta rozruba, nie będę spoilował więcej dla tych z was, którzy jeszcze nie grali. Tam była taka przystań na dole i to jest jedyna tak naprawdę przystań z gier, jaką sobie przypominam. Dobra, więc plan generalnie jest pewnie taki, żeby tutaj było trochę płaskiego, płaskiego drewna, że tak powiem, po prostu. Płaska powierzchnia z drewna, po której będzie można chodzić. Coś tam z niej będzie wystawać, nie wiem, jakieś takie, powiedzmy, nie wiem, być może takie bale rozdzielające, że tak powiem, osobne miejsca parkingowe dla łódek, coś takiego, ale być może nie. Na pewno musi być trochę płaskiej przestrzeni, po której będzie można wygodnie chodzić. Muszą być schody. I teraz zastanawiam się, czy ja chcę, żeby ta płaska przestrzeń, żeby się na nią schodziło tak jak gdyby gładko, tym zboczem. Bo miałem taki pomysł, żeby to zbocze ściąć. Tak bardzo, bardzo pionowo ściąć, żeby po prostu tutaj na dole wszystko było równe, a tu była taka pionowa ściana w jakimś takim mniej więcej ukośnym kształcie, kierunku. Myślę, że to będzie wyglądało całkiem spoko. Myślę, że schody zbuduję dopiero jak wyrównam trochę tego terenu tutaj, więc nad schodami nie będę się jeszcze zastanawiał. No i co? Można albo dołożyć terenu, żeby uzyskać płaską, pionową ścianę, albo ściąć teren. Myślę, że szybciej dużo będzie ściąć teren, więc... No więc to właśnie zrobimy. Na początku zaczniemy od... Szkoda, że nie mam efficiency na tym diamentowym kilofy, serio, bo... jest on strasznie wolny w porównaniu do mojej diamentowej łopaty i diamentowej siekiery. Myślę, że na początku wyznaczymy sobie jakiś taki, wiecie, granice tej ściany w przyszłości. Myślę, że póki co możemy sobie wytyczyć po prostu taki całkowicie skośny pod kątem 45 stopni kształt, ale myślę, że tutaj powinniśmy już wejść trochę bardziej w głąb, więc może niech ta ściana idzie sobie dalej tędy. No niestety, jeśli będzie nam się to bardzo nie podobało i będziemy chcieli zmienić, przywrócić stan wyjściowy, no to będzie to strasznie dużo roboty. Więc mam nadzieję, że wyjdzie coś z tego przynajmniej w miarę zadowalającego. Dobra, dobijmy się tutaj do góry, żeby z góry też było widać ten nasz zarys ściany. Słońce zachodzi, więc za chwilę pójdę się przespać, bo oczywiście nie mam zamiaru za bardzo tutaj być zmuszonym do walki z potworami podczas budowania. Dobra, myślę, że możemy iść dalej na skos i będzie dobrze. I dalej na skos i nadal mam nadzieję, że będzie dobrze. No i co? Czy daleko chcemy jeszcze dojść z tą pionową ścianą? Myślę, że jeszcze kawałeczek spory, więc ja teraz idę spać. Mam nadzieję znaleźć jakiegoś pająka po drodze, przetestować na nim miecz na szybko, bo jestem ciekaw cały czas. Czy załatwię... Przede wszystkim jestem ciekaw, czy wezmę na hita pająka. To mnie interesuje. Bo wydaje mi się, że cały czas jeszcze żadnego pająka tym mieczem nie trafiłem. Przynajmniej z premedytacją. Teraz będzie się trochę mniej potworów spawnowało, dlatego że mamy tutaj już oświetlony kawałek terenu, ale cały czas myślę, że nie będzie z przeciwnikami do walki problemu ze znalezieniem ich. Dobra, na razie widzę zombie. Zombie w liczbie mnogiej nawet, ale to wciąż tylko zombie. A ja bym chciał pająka zobaczyć. No to nie jest bardzo groźny przeciwnik. Tam jest creeper, który jest groźnym przeciwnikiem. Tu kolejny. A pająków jak na złość ani widu, ani słychu. Dobra, są pająki. Zobaczmy, czy uda się wziąć na hita. Najpierw na krytycznego. O, na krytycznego się udało. A na zwykłego? Na zwykłego też, świetnie. Mamy miecz, który bierze pająki na jednego hita. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. W ogóle chciałem wam coś pokazać. Jakie karłowate drzewo mi tutaj wyrosło. Nie wiem, czy to jest to?
Chyba to chciałem wam pokazać, tak. Dwa takie same obok siebie. Spójrzcie, jakie one są niziutkie. One mają w sobie chyba w ogóle tylko pień wysokości 3. Niech cię szlak, ty creeperze. Naprawdę. Naprawdę jestem niepocieszony tym, że on tutaj wybuchł. No ale trudno. Mogę to załatać. Mogę to załatać nawet teraz, myślę. W ogóle, po ostatnim odcinku, nie od razu, ale to było przed nagrywaniem tego odcinka, na pewno i po nagrywaniu ostatniego, byłem sobie w moim przedsionku, tym zrobionym, wiecie, z granitu, tego, andesytu i tak dalej. Wychodzę sobie właśnie przez drzwi na zewnątrz i wybucha mi prosto w twarz creeper. Po raz pierwszy creeper mi rozwalił część czegoś, część jakiejś budowli, nie licząc kawałka tamtej wieży, ale tam był sam skrawek, a ten creeper wybuchł tutaj i wywalił całą dziurę taką, wiecie, o. O tutaj. Wywalił kawałek każdej z tych trzech, że tak powiem, ścian. Mimo, że jedna z tych ścian to jest tak naprawdę podłoga. Rozwalił drzwi. No i nie było dobrze. Nie było dobrze. Ale na szczęście udało mi się odbudować, no bo kurczę, bez przesady, to nie żaden problem. Ale pierwszy raz tak naprawdę poczułem się skrzywdzony prawdziwie przez creepera, jeśli chodzi o moje budowle. Dobra. Wzejdzie za chwilę słońce. Myślę, że z mapą się przejdziemy, odświeżymy sobie całą mapę, jeśli... Znaczy w momencie, kiedy będzie gotowa przystań, więc to pewnie będzie dopiero po tym odcinku. Myślę, że możemy sobie od razu coś zaenchantować. Może zaenchantujmy sobie... Czy tu ktoś był? O, cholera. Nie powinieneś był tutaj przychodzić, stary. Zastanawiam się, czy nie użyć może diamentowej łopaty. Ona może znaczy tej diamentowej siekiery. Może ona będzie zadawać więcej obrażeń. Znaczy, chyba na pewno będzie zadawać więcej obrażeń. O ile te napisy tutaj w ogóle cokolwiek oznaczają. Niekoniecznie obrażeń na sekundę, ale obrażeń za jeden cios z pewnością zadaje więcej. No chyba, że Bane of Arthropods działa także na Endermanów, ale wątpię. Dobra, coś chciałem zrobić, coś chciałem zaenchantować. Tak, chciałem przyjrzeć się na początku w zbrojowni. Moim łukom, nie, moim mieczom przede wszystkim. Nie, mojej zbroi, chciałem się przyjrzeć mojej zbroi. Czy chcę sobie zaenchantować coś, zdecydowanie. Myślę, że zaenchantujmy sobie żelazny hełm. Trochę żelaza nam wpadło w tym odcinku, więc już nie boję się za bardzo zużywać go. Więc zróbmy sobie żelazny hełm. Liczę po prostu na to, że dostaniemy jakiś zwykły enchant w stylu protection, czy coś, na wysokim poziomie. I będziemy mieli wtedy już cały zestaw takiej zbroi typowo do walki. Chyba. No bo spójrzmy jeszcze raz na to. Mamy tutaj protection, tu mamy protection. Tu mamy fire protection tylko, więc jeszcze napierśnik jest do zestawu, do zrobienia. I iron helmet mamy z respiration. Czyli jeszcze hełm i napierśnik chcemy mieć z protection i będziemy mieli super protective zbroję, która będzie nas chroniła pewnie przed obrażeniami, także będziemy nie do ruszenia. Przynajmniej na easy. Dobra, zamykam oczy i jedziemy. Unbreaking. Ale beznadzieja. Ale tragedia. Naprawdę. Trzy lapisy za hełm z unbreaking to jest jakaś kpina. No, niestety. Shit happens. Bywa. Odkładamy hełm. I ruszamy z powrotem do mojego wybrzeża. Trochę roboty będzie z tym wyrównaniem terenu, ale na szczęście dzięki mojej łopacie to wszystko pójdzie chociaż trochę szybciej. O, widzicie, mniej więcej w tym miejscu był creeper. Tylko jeszcze trochę z boku, więc nie zauważyłem go od razu po wyjściu i nie zdążyłem uciec dostatecznie daleko. W ogóle cieszę się, że te poziomy doświadczenia tak wpadają i że nie ginę. Spójrzcie, ostatni raz zginąłem... O, równo dobę temu. Czyli bardzo dawno. I z tego co pamiętam, to jak ostatni raz ginąłem, to też to była pierwsza śmierć po jakiejś dobie. Więc jak widać, regularność ginięcia mam taką... całkiem niezłą. Dobra, pozbądźmy się na start terenu tutaj. Postarajmy się go wyrównać, myślę, do poziomu tego klocka po prostu. Chociaż w przyszłości pewnie i tak będziemy musieli pozbyć się jeszcze tej warstwy, żeby na jej miejscu postawić drewno. Kurczę, tak sobie myślę, że może ta rzecz, którą teraz robię, nie jest zbyt pasjonująca i powinienem ją sobie zostawić do zrobienia sobie samemu. A w odcinku powinniśmy wznowić pracę nad tą przystanią dopiero kiedy już tutaj będzie trochę miejsca zrobione. Ale nie wiem, no chwilowo sobie pokopię, zobaczymy czy mam jakiś temat do rozmowy.
Pierwszy temat jest taki, że trwa euro, ale o tym już jakoś nie mam siły rozmawiać. Drugi temat możliwy jest taki, że za 3 dni wyniki matur i w końcu będę wiedział, co i jak. Nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać. Słyszałem w ogóle ostatnio plotkę, że wyniki matur mają być w internecie już 30 maja, 30 czerwca, ale to się okazało być totalną nieprawdą. Wyniki matur, wiecie, jest coś takiego jak świadectwo dojrzałości. Ja sam nie orientowałem się w tych rzeczach, dopóki tak naprawdę nie skończyłem trzeciej klasy, więc zakładam, że większość z was też może się nie orientować, więc mam nadzieję, że nie mówię o czymś, co jest dla wszystkich oczywiste. Bo okazuje się, że w trzeciej klasie liceum dostaje się dwa świadectwa. Dostaje się świadectwo ukończenia tam liceum, które się dostaje w kwietniu, pod koniec roku szkolnego dla maturzystów. Jest oddzielnie świadectwo dojrzałości, które jest po prostu świstkiem z wynikami wszystkich matur, które się pisało. Więc ja muszę sobie 5 lipca pojechać do szkoły i odebrać to swoje świadectwo dojrzałości. A tego samego dnia już rano powinienem w internecie móc sprawdzić trochę wcześniej wyniki. Ale to dopiero 5 lipca, tylko że po prostu rano. A nie tak, że jakoś dużo, dużo dni wcześniej. Jak widać, różne plotki chodzą i trzeba być ostrożnym, w co się wierzy i jak dużą wagę się do takich plotek przykłada, bo ja przez całe swoje 12 lat w szkole słyszałem mnóstwo jakichś niedorzecznych teorii na temat różnych rzeczy, na temat jakichś sprawdzianów, ocen, systemów i tak dalej. I wiadomo, ludzie trochę za bardzo moim zdaniem, to znaczy trochę mnie to dziwi, bo ja strasznie nie lubię mówić czegoś z pewnością w głosie, kiedy nie jestem tego pewien, no bo wydaje mi się, że to jest strasznie głupie i głupio jest się potem ośmieszyć, jeśli okaże się, że wydawaliśmy się czegoś pewni, a to była nieprawda, ale strasznie dużo osób wypowiada się na niektóre tematy tak, jak gdyby byli całkowicie pewni i czuli się mocni w tym temacie, a potem się okazuje, że tak naprawdę to oni się tylko domyślali, no bo były jakieś przesłanki ku temu, ale tak w sumie to oni nie wiedzieli, nie byli pewni. No nie wiem, nie ma żadnej ujmy w powiedzeniu, że a domyślam się coś tam, bo coś tam. Natomiast mówienie, że jest się czegoś pewnym, nawet nie wprost, ale po prostu mówienie takim, wiecie, z pewnością w głosie, że coś tam, a potem się okazuje, że człowiek nie był czegoś pewien i tylko się domyślał, jest moim zdaniem bardzo głupie i nie sprzyja za bardzo twoim rozmówcom ogólnie. No dobra, trochę tej ściany już poszło, myślę, że nie będzie to trwało aż tak długo, jak się obawiałem, no bo jednak diamentowy kilof, nawet nie zaenchantowany, jakoś tam daje radę. W ogóle, poprzedni raz jak obstawiałem jakiś wynik meczu, chyba na głos podczas właśnie nagrywania odcinka, to mówiłem, że nie wyobrażam sobie, żeby Portugalia wygrała z Chorwacją i to się właśnie stało. Natomiast tym razem mogę powiedzieć, że zdecydowanie spodziewam się, że zwycięzca meczu dzisiejszego, Niemcy-Włochy, zostanie mistrzem Europy. Byłbym naprawdę zaskoczony, gdyby potoczyło się to inaczej. Pewnie dla większości trzecim najmocniejszym zespołem poza tymi dwoma jest Francja, ale naprawdę bym był zaskoczony, gdyby Francja coś tutaj ugrała w półfinale z Niemcami lub Włochami. No ale oczywiście, wszystko się dopiero zobaczy. Wy kiedy oglądacie ten odcinek już pewnie nawet nie pamiętacie, co się działo na tym Euro, bo Ostatnio miałem wyrenderowane już 39 odcinków i stwierdziłem, że zostawię sobie komputer włączony na noc, a dokładniej na czas mojego snu, który nie do końca pokrywa się z nocą w trakcie trwania wakacji zazwyczaj, i tak jest i tym razem, w to lato. Zostawiłem sobie komputer włączony i kazałem mu uploadować na YouTube'a wszystkie wyrenderowane dotąd filmy. Ktoś to nawet szybko zauważył, bo dodałem je do playlisty i na playliście było widać właśnie jakieś 30 parę prywatnych filmów. No i co chciałem powiedzieć? A nie wiem, co chciałem powiedzieć, a tak, już wiem. Od razu sobie ustawiłem, wiecie, datę publikacji wszystkich tych filmów, żeby one się publikowały automatycznie. Jeśli nie wiecie, to film na YouTubie można przesłać jako prywatny, który możecie obejrzeć tylko wy lub osoby, którym go udostępnicie i ustawicie w ustawieniach filmu, że te osoby mogą go widzieć.
da się przesłać film jako niepubliczny i wtedy on się nie wyświetla nigdzie w wyszukiwaniach ani na waszym kanale, ale może go obejrzeć każdy, kto dostanie linka do tego filmu. Można ustawić film jako publiczny, a można także przesłać film jako zaplanowany. I film zaplanowany to jest po prostu film prywatny, który ustawi się automatycznie jako publiczny, dokładnie o godzinie, którą sobie ustawicie. Więc ja sobie zawsze ustawiam te filmy jako zaplanowane, dzięki temu mogą się one ukazać dokładnie o 19 i wiadomo dokładnie, kiedy będą, ma się nad tym pełną kontrolę. No i ustawiałem sobie właśnie planowanie tych filmów, okazało się, że wiecie, dzisiaj jest u mnie 2 lipca, więc okazało się wtedy, że ostatni film, który przesłałem, jest zaplanowany na 15 września, zgodnie z moim systemem, wiecie, 3 filmy w tygodniu, 3 odcinki w tygodniu. Tak sobie myślę, że kurczę, 15 września to ja już będę pewnie kończył tą serię i się zawijał pomału, bo będą mi się kończyły wakacje. Więc, no nie wiem, fajna sprawa, że ta seria sobie będzie trwała tak długo, jeszcze długo po tym, jak przestanę ją nagrywać. Starczy wam na dłużej i myślę, że to jest lepsze niż puszczanie odcinków codziennie i skończenie tej serii szybciej, ale oczywiście na pewno są ludzie, którzy uważają przeciwnie, którzy uważają inaczej. Dobra, zastanawiam się, bo tutaj ta ściana idzie najpierw płasko, potem na skos i potem znowu płasko. Myślę, że to mi się podoba i myślę, że jak tylko pozbędę się jeszcze tego wałka tutaj, którego właśnie się pozbyłem, to uznam miejsce na przystań za zrobione. Przeczytam tylko SMS-a szybko. Co tu jest napisane? Pam, pam, pam. Pam, pam, dobra. No, i co? Niedługo się ściemni, więc znowu musimy wrócić się przespać. Zastanawiam się, czy to jest dostatecznie dużo miejsca. Myślę, że nie. Ale myślę, że nie będę już ścinał więcej terenu, tylko po prostu dobuduję ewentualnie trochę jeszcze drewnianego, wystającego takiego terenu, powierzchni tutaj, trochę dalej. Więc dobra, wrócimy tutaj za chwilę, jak się prześpię. Niestety, przez chwilę obecną wdrapywanie się na górę jest sporo trudniejsze niż było kiedyś, dlatego że najwygodniejsze przejście chyba sobie rozwaliliśmy, budując właśnie, tworząc tą ścianę pionową tutaj. Ja muszę powiedzieć, że efekt jest naprawdę spoko. Być może potem coś z tą ścianą zrobię, być może wstawię do niej coś, co będzie na przykład udawało jakieś takie pilary wzmacniające. Wiecie, nie wiem, czy widzieliście kiedyś coś takiego, ale na przykład czasami jak jedzie się jakąś drogą i po bokach są takie zbocza w miarę strome, to są czasem one opięte jakimiś takimi siatkami, które powstrzymują ziemię przed osuwaniem się na drogę. Tutaj oczywiście siatki takiej nie zbuduję, bo nie mam za bardzo z czego w Minecrafcie, ale można by stworzyć jakieś takie pilary, które niby, wiecie, wzmacniałyby to ziemne zbocze. Takie rzeczy też się pewnie jakoś tam stosuje czasem. Inżynierem nie jestem, więc być może się mylę. Dobra. Myślę, że odłożymy do ekwipunku trochę rzeczy, które nam zapychają ten ekwipunek niepotrzebnie, to znaczy do magazynu, dlatego że będziemy potrzebowali teraz trochę więcej miejsca, żeby przechowywać takie rzeczy jak, wiecie, deski, schody, półpłytki i tak dalej. Więc pozbędziemy się jakichś różnych pierdół, pozbędziemy się ziemi, cobblestone'a, których pojawiło się dosyć dużo w ekwipunku, ze zrozumiałych przyczyn. Pozbędziemy się również andesytu oczywiście, który jest całkowicie niepotrzebny, granitu na tej samej zasadzie, ziemi, która też mi się za bardzo teraz nie przyda w dużej ilości, piasku też jak najbardziej się pozbędziemy. Czegoś jeszcze? Zastanawiam się. Wydaje się, że nie. Wydaje się, że mogę się jeszcze pozbyć ziemniaków. Może to jest trochę przesada, bo ziemniaki i tak będę chciał wziąć do ekwipunku, jak tylko skończę budowę. No ale jedno wolne miejsce w ekwipunku, więcej to zawsze coś. Myślę, że jesteśmy gotowi, żeby przejść do drugiej fazy budowy, czyli już do wykorzystania tego terenu, który sobie przygotowaliśmy. Nie jestem pewien, jakiego drewna użyję. W ogóle jakich materiałów użyję. Myślę, że będzie tutaj dobrze wyglądało, szczerze mówiąc, jakieś w miarę jasne drewno. Chociaż nie wiem, zastanawiam się szczerze mówiąc pomiędzy deskami ze zwykłego drewna dębowego, pomiędzy deskami z drewna drzew iglastych i pomiędzy deskami z drewna dżunglowego. Dobra, myślę, że przeżyjemy ten spadek. No, trochę terenu tutaj musimy jeszcze oczywiście zrobić, trochę miejsca.
żeby mogły tutaj stanąć deski nasze. Nie jestem pewien, być może troszkę marnuję tutaj czas i siłę na pozbywanie się tego terenu teraz, bo być może zdecyduję się na przykład tuż przy samej ścianie, tej pionowej, przy której jestem, ułożyć te deski na podłogę trochę wyżej, więc być może to, co teraz wydobyłem, i tak byłoby przykryte. Ale to, co teraz wydobywam, na pewno i tak będę musiał wydobyć, żeby tutaj te deski położyć. Więc, no, kiedyś to muszę zrobić. Jakby to ułożyć, żeby to jakoś ciekawie, chociaż troszkę ciekawie wyglądało? Teraz przez moją głowę przechodzą sobie różne pomysły. Co jeden to gorszy. No nie wiem, myślę, że zaczniemy układać na początku podłogę z drewna i potem może mi się jakiś pomysł w głowie narodzi. Oczywiście nie chcę wpuszczać tutaj wody, dlatego jestem ostrożny przy tych brzegach. Bo wiadomo, że gdybym tutaj coś rozwalił i wpuścił wodę, no to nic by się strasznego nie stało, bo mógłbym zatkać tą dziurę, ale będzie trochę z tym roboty, woda tam zacznie wpływać, będzie niewygodniej w ogóle, więc trzeba uważać. No dobra, to co, trzeba się zdecydować na któreś drewno. Weźmy sobie próbki tych trzech drewien, które uważam za kandydatów. Tego, tego i tego. Myślę, że możemy schować na przykład ziemię, możemy schować na przykład łuk. I możemy schować również, nie wiem, łopatę powiedzmy. Whatever. Drewno dżunglowe, drewno zwykłe, drewno iglaste. Drewno iglaste brzmi strasznie głupio, ale chyba będę je tak nazywał, bo będzie szybciej. Niezbyt ciekawy komentarz, ale serio, mam poważną rozkminę, co tu zrobić. Myślę w ogóle, że można, to znaczy to nie jest pomysł na całą budowę, ale pomysł na taki akcent jest taki, że można tutaj przy tej ścianie, bo wzdłuż jednej z tych ścian pewnie będą szły schody, ale przy drugiej ścianie można ułożyć jakąś taką ławkę, jakieś stoiska niby czy coś, nie wiem. Dobra. Szczerze mówiąc, myślę, że użyję tego drewna po prostu. Ono wygląda naprawdę ładnie i myślę, że będzie pasowało. Oczywiście za chwilę będę musiał go dorobić. Nie jest to żaden problem, mam go dużo. Jeden stack na razie, a potem oczywiście będziemy potrzebowali pewnie jeszcze więcej, to zrobimy jeszcze więcej. Przypominam, że jeszcze całą tą przystań poszerzymy trochę w tamtą stronę, do wody. Ale póki co zacznę od ułożenia terenu tutaj, podłogi tutaj. No dobra, tuż przy ścianie nie układam, bo mówię, nie jestem jeszcze pewien, czy tutaj nie będę chciał zrobić czegoś trochę innego. Chociażby jakiś półpłytek użyć czy coś. Myślę, że teraz jest czas na to, żeby troszkę faktycznie poczynić ekspansji w tą stronę. Nie chcę przerabiać całego tego drewna od razu na deski, mimo że byłoby szybciej, bo zrobiłbym to tak naprawdę jednym kliknięciem. Na wypadek gdyby, wiecie, gdybym postanowił go do czegoś jeszcze tutaj użyć w takiej surowej postaci. Łódkę na razie chyba musimy sobie wziąć do ręki, bo będzie tutaj tylko przeszkadzać. Zastanawiam się, czy chcę mieć tutaj taką całkowicie równą linię. Myślę, szczerze mówiąc, że tak, bo jakieś takie nieregularności, mimo że są fajne, bo sprawiają takie bardziej naturalne wrażenie, bo w naturze wiele rzeczy jest właśnie takich nieregularnych, nieforemnych, niesymetrycznych i tak dalej. Tak już jest. To jednak mimo wszystko myślę, że tutaj mamy za małe pole do popisu i taka nieregularność jedna, pojedyncza będzie wyglądała po prostu jak błąd w budowie, a nie jak coś naturalnego. Więc myślę, że postawię tutaj jednak na taki w miarę regularny kształt.
tej krawędzi. No dobra, na razie zbudowałem wielki ten. Wielką podłogę z drewna. To nie jest jeszcze dzieło sztuki. Myślę, że ją jeszcze poszerzę o co najmniej jedną kratkę. Wow, udało się. Nie spodziewałem się tego, że nie zepsuję niczego podczas procesu tutaj budowy. Byłem pewien, że jakiś misklik zaliczę. No dobra. I co teraz? Czy chcemy mieć nad tym dach? To jest pierwsza rzecz do zastanowienia. Czy chcemy mieć dach? No nie wiem, chyba nie chcemy. O, być może chcemy mieć dach na przykład tylko tutaj, przy krawędzi, że można było się schować podczas deszczu. Tak, myślę, że zdecydowanie nie chcę mieć dachu nad całą tą podłogą, dlatego że nie będzie wtedy tutaj nic widać z góry, a chcę, żeby było widać. Ale myślę, że daszek tutaj możemy zrobić i możemy go zrobić z innego drewna. Myślę, że dobrze będzie pasowało to najciemniejsze drewno po prostu. Więc zrobię sobie trochę półpłytek. Postawię tutaj toolboxa gdzieś na środku, żebym mógł go sobie używać. Łatwo. Nie wiem, szkoda, że nie ma jakiegoś przycisku. Być może jest, ale wydaje mi się, że nie ma. Żeby zrobić po prostu jeden stack w craftingu. Chociaż być może byłaby to opcja po prostu zbyt rzadko używana w sumie, żeby warto było ją implementować w grze. No dobra, na jakiej wysokości chcemy mieć ten daszek? Myślę, że jeśli tutaj będzie jakieś podwyższenie, załóżmy, że tu będzie jakieś podwyższenie, tak na wszelki wypadek, to chcemy mieć co najmniej trzy kratki terenu nad tym. Czyli myślę, że daszek na tym poziomie będzie dobrym pomysłem. Być może go jeszcze wydłużę. Szczerze mówiąc, planowałem go zrobić właśnie szerokiego na co najmniej dwie kratki, więc to, co robię teraz, to jest dopiero początek, ale równie dobrze mogę na początku zrobić taki cieńszy i zobaczyć potem, czy chcę go poszerzyć, czy może już mi się przypadkiem podoba taki, jaki jest. Siekierę czas wyjąć. Myślę, że miecz możemy schować. Czasy są dosyć pokojowe. Tutaj. Czasy pokojowe oznacza tak naprawdę tyle, że mamy dzień, a nie noc. W ogóle śmieszna sprawa. Jeśli to nie jest jakaś fałszywa plotka, to jest to naprawdę fajna rzecz. Słyszałem, że w krajach blisko równika, gdzie nie ma takich zaznaczonych pór roku jak w Polsce, tylko... No bo wiecie, na biegunach na przykład mamy tak naprawdę noc polarną i dzień polarną. Dzień polarny. Mamy tak naprawdę dwie takie super skrajne pory roku, można by powiedzieć. Natomiast na równiku tak naprawdę tych pór roku nie ma. Więc nie mają tak naprawdę tłumaczenia na słowo dzień, tfu, na słowo lato, zima i tak dalej. Ale można powiedzieć, że odpowiednikiem słowa lato jest określenie na dzień, w który nie pada deszcz, a odpowiednikiem słowa zima jest określenie na dzień, w którym pada deszcz. Takie mają tam podejście do klimatu. Oczywiście wiadomo, że skąd mieliby mieć słowo na zimę, skoro takiego zjawiska tak naprawdę u nich nie ma. Myślę, że poszerzę ten daszek, bo w szczególności tutaj na tym skosie on trochę źle wygląda. W ogóle, czy ta ściana nam wyszła też regularna? Tak, ta ściana ostatecznie wyszła nam całkowicie równo pod kątem 45 stopni, ustawiona do osi świata. Więc moje początkowe plany, jak widać, trochę uległy zmianie w praniu. Z czego nawet nie zdawałem sobie sprawy, szczerze mówiąc. Bo na początku, pamiętacie, tam planowałem zrobić w jednym miejscu taki przeskok o dwie kratki, że tak powiem. Po prostu planowałem zburzyć ten taki skos 45-stopniowy, ale jak widać, skos wziął nade mną górę i nad moimi planami i zrobił się sam. Moimi rękoma, ale zrobił się sam. Kurczę, to jest naprawdę niesamowite uczucie. Ja nie chcę tutaj jakoś za bardzo cisnąć po przedmiocie, jakim jest język polski. Bo chętnie bym po nim pocisnął, ale musiałbym się do tego lepiej przygotować, żeby nie wyjść na jakiegoś ignoranta. Być może podczas tych przygotowań stwierdziłbym, że może jednak nie należy po nim cisnąć. Często tak bywa, że kiedy człowiek się nad czymś lepiej zastanowi, to zmienia zdanie. Oczywiście, bardzo często. Intuicja nie zawsze jest dobra. Natomiast strasznie dobrze, strasznie przyjemne jest uczucie, kiedy tak zatrzymam się po prostu na chwilę i pomyślę sobie o tym, że nigdy więcej nie będę już musiał przygotowywać się do lekcji z języka polskiego i do lekcji historii, za którymi tak bardzo nie przepadałem przez tak naprawdę całą szkołę poza podstawówką. W podstawówce wszystkie lekcje lubiłem. Na polskim było dużo gramatyki, co mi się bardzo podobało, natomiast potem już było coraz gorzej z moim zamiłowaniem do tego przedmiotu. I po prostu to jest niesamowite, bo wiecie, to była taka część mojego życia.
przez ostatnie 12 lat. Szkoła i przedmioty, z których części nie lubiłem, a teraz już po prostu nigdy więcej. Nigdy więcej do końca życia. Niesamowite. Oczywiście życie po szkole ma również dużo wad, których nie ma życie podczas szkoły. Zdaję sobie z tego sprawę, ale mimo wszystko trzeba patrzeć na pozytywy, więc bardzo mnie to cieszy, że nie będę już zmuszany uczyć się przedmiotów, których tak bardzo nie lubię i tak bardzo mnie nie interesują. Dobra. Czym by się zająć? Niczym. Schodzimy na dół po prostu i tyle. Zagadałem się tutaj, ale tak naprawdę nie mamy tutaj nic do roboty na górze. Przyszedłem tutaj tylko po to, żeby się przespać. W ogóle jestem ciekaw, czy wszyscy ludzie tak robią, czy nie, bo nie oglądam ludzi grających w Minecrafta, ale ja kiedy o czymś mówię, to cały czas jakoś sobie podświadomie biegam, skaczę po okolicy, cokolwiek. Jestem ciekaw, czy wszyscy tak robią, czy niektórzy ludzie są w stanie po prostu zatrzymać się i nic nie robić, nie ruszać się w czasie, kiedy chcą coś powiedzieć. Bo ja po prostu tego totalnie nie umiem zrobić. Dobra, tutaj jeszcze kawałek ziemi nam się wkradł, który nie powinien tam być, więc się go pozbyłem. W sumie fajna sprawa, że po tym daszku można chodzić. Nie wiem, być może zrobię tutaj w przyszłości coś. Jakąś taką górną warstwę przy stani? Kto wie? Kto wie? Ale póki co jest to daszek i niech daszkiem pozostanie. Myślę, że tutaj możemy ułożyć ławkę. Oczywiście typowy design ławki w Minecrafcie to jest po prostu, to są schodki. Więc potrzebuję więcej tego drewna. I zrobimy sobie trochę schodków. 8 powinno wystarczyć. Teraz tak, zastanawiam się, gdzie chcę zrobić wejście na górę. Czy z tej strony, czy z tamtej? Myślę, że zrobię je z tej strony, więc schodki możemy sobie póki co komfortowo ułożyć tutaj, jako ławkę. Myślę, że możemy zrobić dwie ławki, na przykład z przerwą, powinno być spoko. Ponieważ jestem leniwy, to ułożę schodki tutaj zamiast zwykłej ziemi. Znaczy zamiast zwykłych desek. No i co? No i fajnie, zastanawiam się, czy tutaj jest coś do zrobienia ciekawego, czy po prostu chcę tu położyć deski. Myślę, że nie wiem, możemy spróbować tu położyć deski innego koloru. Czemu nie? Będzie trochę ciekawiej wyglądało. Pozbędziemy się oczywiście w takim razie jeszcze za chwilę tej deski, którą tam położyłem między tymi schodkami. Nie drewno dżunglowe, zwykłe dębowe drewno. Kurczę, nie za bardzo wiem, co powiedzieć. To jest taki odcinek, który mógłbym puścić w przyspieszonym tempie i komentarz nagrać później, bo kiedyś tak robiłem z niektórymi odcinkami z budowy. W tym sezonie jeszcze czegoś takiego nie było i stwierdziłem, że no całkiem fajnie się układa, ale w tym odcinku jakoś totalnie nie mogę znaleźć jakiegoś tematu, na którym mógłbym sobie tak luźno pogadać i trochę mnie to smuci. Ale mam nadzieję, że sama budowa też wystarczy na to, żeby odcinek był do obejrzenia. Dobra, to jest oczywiście dopiero początek, tak naprawdę nic tutaj jeszcze nie mamy. Myślę, że trzeba zrobić tutaj coś ciekawego, żeby rozbić jakąś tą całą wielką masę, która tutaj powstała nam przy użyciu tego drewna. Oczywiście całkiem fajnie to wygląda, taka duża płaska przestrzeń, natomiast jednak coś pewnie chciałbym tutaj dołożyć. Jeszcze oczywiście nie zastanawiam się nawet nad tym, co będzie tutaj gdzieś bliżej, tam gdzie będą stały łódki, nad tym zastanowię się później. Natomiast coś tutaj trzeba by stworzyć. No nie wiem szczerze mówiąc, co mógłbym stworzyć. Zastanawiam się teraz nad takim pomysłem, czy nie zrobić tutaj takiego molo wystającego z jednej strony. Mógłbym sobie tam, nie wiem, chodzić łowić ryby czy coś takiego. Ale myślę, że nie, molo swoją drogą, a przystań swoją drogą. Myślę, że nie będziemy tutaj do przystani wtłaczać jakichś takich rzeczy, które będą przeszkadzały z niej wypływać. Myślę, że postaramy się, żeby przystań była jak najbardziej prosta i wygodna do użytku i spełniała swoje cele. Dobrze. Okej, nie jestem pewien, nie mam żadnego pomysłu na to, co by tu postawić gdzieś po środku, więc póki co zastanówmy się nad tym, jak ułożyć brzeg tej przystani, z czego go przygotować i jak on powinien wyglądać. Kusi mnie, żeby użyć po prostu jakiegoś drewna, takiego surowego drewna. Najlepiej tego najciemniejszego. Myślę, że to powinno całkiem spoko wyglądać. Natomiast czy tak po prostu? No bo trochę głupio mi robić odcinek z budowy, a potem tak naprawdę budować coś tak nieskomplikowanego. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że nie mam pomysłu i że to powinno wyglądać całkiem spoko, więc
dajmy szansę temu projektowi, a potem zobaczmy, czy czuję potrzebę dorabiania czegoś więcej. Wiedźmin Trójka to jest chyba gra, w którą najbardziej chciałbym zagrać jeszcze raz, nie wiedząc, co się dalej stanie. Wiecie, tradycyjna rozkmina. Jakby było fajnie, gdyby istniały jakieś takie tabletki, że można połknąć tabletki i zapomnieć wszystkiego na temat jednej konkretnej rzeczy. Myślę, że takie coś może nigdy nie powstać, bo jeszcze nie do końca rozumiemy, jak mózg pamięta rzeczy i bardzo możliwe, że pamięta je w taki sposób, że po prostu jednej pamięci nie da się wymazać, nie wpływając na inne. W pamięci w taki sposób, w jaki my ją rozumiemy tak potocznie, czyli pamięci na przykład o jakiejś fabule, jakiejś gry. Natomiast fajnie by było, naprawdę świetnie. Koniecznie bym sobie przeczytał Wiedźmina jeszcze raz, bez pamiętania, co się dzieje, zagrał w Wiedźmina Trójkę, zagrał może w kilka innych gier, poczytał inne książki, Harry'ego Pottera na przykład. No ale cóż, chwilowo to zostanie w strefie marzeń. Zastanawiam się, czy nie powiedzieć, że to jest gotowa przystań. Szczerze, dlatego że jak budowałem kiedyś przystanie, to zawsze robiłem coś takiego, że robiłem jak gdyby jakieś takie boksy, takie przedziały. I w każdym przedziale potem sobie parkowała jedna łódka i sobie tam dryfowała. Natomiast nie do końca mi się to zawsze podobało, szczerze. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Jakby to ogarnąć? No bo w sumie, szczerze, całkiem mi się podoba dużo takiej płaskiej przestrzeni. Byłem sceptycznie do tego pomysłu nastawiony, dlatego że właśnie głupio mi trochę było, wiecie, robić odcinek z budowy, a potem wybudować coś tak nieskomplikowanego. Ale z drugiej strony, jeśli coś nieskomplikowanego ma być ładne i ma mi się podobać, to może po prostu należy to tak zostawić i tyle. Dobra, oczywiście to wszystko nie jest gotowe, dlatego że potrzebujemy jeszcze schodów, potrzebujemy zejścia tutaj. Zastanówmy się, na pewno z tej strony chcemy je zrobić. Zastanawiam się tylko nad tym, czy chcemy, żeby one szły tak, tutaj, wewnątrz tej ściany, czy chcemy, żeby one szły na przykład w tą stronę, tak. Prostopadle, że tak powiem, do krawędzi przystani z tej strony. Prostopadle do tej ściany. Wydaje mi się, że szczerze mówiąc bardziej mi pasuje pomysł z wybudowaniem schodów w tą stronę. Dlatego, że podoba mi się ta ściana cała i nie chciałbym jej właśnie burzyć, że tak powiem, rozwalając ją tutaj i budując schody. Więc myślę, że daszek będzie musiał zostać trochę okrojony niestety. Schody chcę, żeby były w miarę wygodne, w miarę szerokie, więc na pewno szersze niż dwie kratki. Myślę, że trzy kratki powinny wystarczyć. Myślę też, że te schody będą szły tędy, o, tymi trzema kratkami, a tutaj zostawimy taki mały margines, że tak powiem, z tego drewna, póki co przynajmniej. No i co, schody. Schody oczywiście drewniane. Zastanawiam się, z jakiego drewna. Czy chcemy zrobić schody z tego drewna, które tutaj dominuje, czy może z jakiegoś innego, żeby było ciekawiej. Zastanawiam się trochę nad schodami dżunglowymi, trochę mnie kuszą. Ale z drugiej strony też dobrym pomysłem, myślę, jest całkiem użycie tego samego drewna, które dominuje tutaj, żeby dobrze się wszystko zgrywało. No nie wiem, zastanowię się jeszcze chwilę. Będziemy mogli przetestować obie opcje, w razie czego to nie będzie aż tak dużo roboty. Póki co przygotujmy miejsce na te schody w ogóle. Myślę, że następnym razem, jak będę zabierał się do budowy czegoś na spontanie, bez wcześniejszego projektowania sobie całej budowli na Creative, to powinienem sobie przynajmniej obejrzeć jakieś inspiracje w internecie. Przede wszystkim właśnie jakieś lokacje z różnych gier komputerowych. Oczywiście inspiracją może być równie dobrze pewnie coś z prawdziwego życia, albo z filmu, ale gry komputerowe też mogą być jak najbardziej. Poszukać sobie jakichś elementów, które mi się podobają, które chciałbym odtworzyć. Dobra, boję się trochę, że z tymi schodami za głęboko wejdziemy. Za głęboko w wyspę. Więc bardzo możliwe, że będę musiał je trochę przesunąć. No bo musimy być teraz już naprawdę dosyć głęboko w wyspie, że tak powiem. A te schody powinny iść, moim zdaniem, tak jednak bardziej, wiecie, bardziej wzdłuż zbocza. No spójrzcie, nie no, jesteśmy strasznie głęboko. Te schody miałyby wyjść tutaj? No dobra, z drugiej strony nie, no dobra, nie jest tak źle jak myślałem. Myślałem, że jest gorzej. Myślałem, że będzie gorzej. Więc dobra, dajmy im szansę, dajmy szansę takim schodom. Wtedy tutaj będzie jakaś barierka, żeby nie dało się zejść, nie dało się spaść. Na pewno. Więc dajmy szansę takim schodom, faktycznie.
Zróbmy na nie trochę miejsca. Sporo drewna pójdzie na te schody. One będą naprawdę długie i szerokie, więc bardzo możliwe, że będę musiał pójść do magazynu, a kto wie, może nawet wydobyć jeszcze trochę drewna. No ale to się okaże w praniu. Póki co kolejna noc się rozpoczyna. Ten odcinek musi trwać już naprawdę długo. Myślę, że... Chociaż nie, wiecie co, skoro noce przesypiamy. Dzień trwa chyba około, nie wiem, 12 minut, może 10, więc... W sumie odcinek chyba nie trwa jednak koniecznie aż tak długo. Zobaczymy, być może zrobię jakiś sufit nad tymi schodami. Wcale bym się nie zdziwił, gdybym się zdecydował na taki pomysł ostatecznie. Ale póki co pozbyłem się całej góry, żeby wygodnie się tędy było przemieszczać. Dobra, lecimy spać. Lecimy spać, wracamy za chwilę. W ogóle... Śmieszna sprawa, bo w pierwszym sezonie, pierwsze kilka odcinków nagrywałem jeszcze mając tylko wersję demo Frapsa i nie jestem pewien, ilu z was to oglądało, pewnie niewielu, ale ilu z tych, co to oglądali, byli świadomi tego, że Fraps wymuszał cięcia w wersji demo co pół minuty. A dokładniej, było nawet gorzej niż to zabrzmiało, bo Fraps po pół minuty po prostu automatycznie wyłączał nagrywanie i nie wznawiał kolejnego. Więc trzeba było robić tak naprawdę cięcie samemu i od razu potem wznawiać nagrywanie, żeby utrzymać jakąś taką ciągłość. I trzeba było to robić raz na pół minuty, bo jeśli poczekało się dłużej, to Fraps wyłączał nagrywanie sam. I zanim ty się skapnęłeś, że on wyłączył, to minęło już trochę czasu i trochę czasu nie nagrywał. Więc byłyby ciągłe takie przeskoki, więc moje odcinki mogły sprawiać wrażenie takie, że cały czas robiłem cięcia. No tak było, ale to nie był zabieg artystyczny, to było po prostu z konieczności. Potem jak kupiłem pełną wersję Frapsa, który był pierwszym programem, który właśnie kupiłem do, wiecie, powiedzmy pod kątem YouTube'a, to czułem się po prostu taki niesamowicie, wiecie, potężny, że mogę po prostu nagrywać, nie muszę co chwilę robić cięć i nie muszę się pilnować z tym. Bardzo, bardzo fajne uczucie. Dobra, zapchała nam się ta skrzynia. Stone Bricksów niby jeszcze nie użyłem, ale coś mi mówi, że cały czas być może jest szansa, że ich użyję. Więc chciałbym się pozbyć teraz jakichś takich rzeczy, jak andesyt, granit i ziemia. A jeśli chodzi o cobblestone, to skoczę sobie z tym cobblestone'em do skrzyni na górze, do której od dosyć dawna niczego nie wkładałem, ale cały czas ona tutaj stoi i czeka z niecierpliwością na dostawy cobblestone'a. Jak tam moje spodnie? Czy jeszcze istnieją? Tak, jeszcze żyją. Ledwo dychają, ale jeszcze istnieją. Dobra. Tak. Myślę, że może nam zabraknąć drewna na schody wszystkie, których potrzebujemy. Ale za chwilę to sprawdzimy. Ile mamy schodów z tego? 40 sztuk. Plus jeszcze trochę. Plus jeszcze 24 sztuki. Myślę, że tyle schodów może starczyć. Natomiast i tak wezmę ze sobą więcej tego drewna na wypadek, gdybym chciał go jeszcze użyć potem jakoś inaczej. Bardzo się cieszę, że w tej grze jest tyle rodzajów drewna. Nie wiem, kiedyś były tylko dwa, kiedyś wcześniej był jeszcze tylko jeden. Bardzo mi się podoba ta różnorodność. Bardzo się cieszę, że postanowili, wiecie, pozwolić robić nie tylko deski, ale również tak naprawdę wszystko. Schody, półpłytki, płotki, bramki w płotkach. No, to chyba wszystko być może. Ale że tyle rzeczy da się robić w wielu różnych odmianach kolorystycznych. Na przykład z diorytu, granitu i andesytu bardzo żałuję, że nie da się robić schodków. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości będzie to możliwe. Serio, do tej pory w tym sezonie starałem się właśnie moje budowle tworzyć jakoś tak, no trochę mniej takie proste i podstawowe. Wystarczy, dobrym przykładem tego jest ta wieża, która właśnie po raz pierwszy się postarałem, żeby nie była taką najprostszą możliwą wieżą, że po prostu cała kolumna jest z tego samego materiału. Takie wieże robiłem zawsze do tej pory. Natomiast całkiem dobrze się czuję z tą przystanią. Naprawdę mi się podoba, myślę, że to jest najważniejsze. Oczywiście trzeba nad nią jeszcze trochę popracować. Popracować nad tym daszkiem, który cholera jasna, co on tu w ogóle robi? Jakoś strasznie dziwnie wygląda. Czy on od początku taki był? Przecież on tutaj w ogóle nie dotyka ziemi. Dobra, będę musiał w takim razie dosypać tutaj, jak widać, trochę ziemi. Mam nadzieję, że tak, mam jeszcze trochę więcej dirtu, więc spoko. No bo jednak wrażenie tego, że tutaj istnieje taka ściana, chciałbym podtrzymać. No dobra, będziemy musieli trochę zmodyfikować ten teren, faktycznie.
Dlatego, że tego w takim razie w ogóle nie potrzebujemy. Tutaj będzie ziemia. No ale spoko. Teraz to już lepiej wygląda. Można w takim razie przedłużyć ławkę. Ja myślę, że ja tą ławkę po prostu przepchnę, przesunę o jeden kawałek dalej. O jeden klocek dalej. I tyle, i spoko. Jeśli chodzi o tą ścianę tutaj, to ja z tą ścianą na pewno coś zrobię. Ona nie będzie wyglądała tak, jak teraz wygląda. Przede wszystkim pozbędę się tego granitu. Myślę, że cała ta ściana ulegnie tak naprawdę zmianie. Bardzo możliwe, że tu właśnie użyję stone bricksów, że ta ściana będzie ze stone bricksów. W sumie to jest całkiem spoko pomysł. Dobra, wiecie co? Nie, całkiem mi się zaczyna to wszystko podobać. Póki co ogarnijmy ten daszek, bo jest tutaj całkowicie niepotrzebny. Teraz jest spoko. I ogarnijmy jakoś... Ogarnijmy jakoś ten teren tutaj, żeby trochę wygodniej się po tych schodkach kończyło wchodzić. Muszę bardzo, bardzo ostrożnie klikać, żeby przypadkiem tą łopatą nie rozwalić, wiecie, 10 sąsiednich klocków dirtu, bo jest ona naprawdę niesamowicie szybka. Pozbądźmy się jeszcze tego. Tak naprawdę, najszybsze kliknięcie, jakie jestem w stanie zrobić, i tak raz na jakiś czas rozwalam dwa klocki przypadkiem zamiast jednego. No dobra, i co tutaj? Co tutaj? Zastanawiam się, czy chcę zrobić coś takiego, żeby jak gdyby ta ściana była pionowa całkowicie. Żeby wyrównać cały ten teren, aż do ściany, do tej wysokości. Wydaje mi się, że to może być całkiem spoko pomysł, szczerze. Bo przede wszystkim dlatego, że w tej chwili tej przystani w ogóle nie widać i można podejść naprawdę blisko brzegu i cały czas jej nie widać. A ja chciałbym, żeby ją trochę lepiej było widać, żebym mógł cieszyć sobie nią moje oko. Więc bardzo możliwe, że coś takiego zrobię. O, w ogóle! Moja ściana miała iść dalej, zobaczcie. Plany były takie, żeby ta ściana szła aż tutaj. Zapomniałem o tym, jak widać, całkowicie. No ale trudno, wyszło spoko, efekt mi się podoba końcowy. Dobra, ale... Ten plan wyrównania tutaj terenu, aż do tej wysokości, to jest coś, co na pewno zrobię kiedy indziej. Na pewno nie w tej chwili, bo to zajmie za dużo czasu i będzie zbyt monotonne. Spróbujmy póki co... zabezpieczyć jakoś ten obszar. Chociaż nie, wiecie co, zabezpieczanie tego obszaru zrobię tej krawędzi, zrobię dopiero wtedy, kiedy już wyrównam ten teren, żeby... Albo dobra, ten kawałeczek mogę wyrównać w tej chwili tak naprawdę, czemu nie? Zastanawiam się, czy chcę go faktycznie wyrównywać cały, aż do tej wysokości? Aż dotąd? No dobra, nie wiem, chyba tak, czemu nie? Zobaczmy, dajmy szansę. Może to jest zły pomysł, może dobry, okaże się niebawem. Jeśli mi starczy w ogóle ziemi, bo bardzo możliwe, że mi jej troszkę tutaj zabraknie w tej chwili. Myślę nie, dobra, powinno starczyć tak prawie na styk. Okej. Oczywiście wszystkiego tutaj nie wyrównam, bo dużo ziemi zostawiłem w magazynie. Ale tyle, ile dam radę wyrównać, mogę wyrównać i teraz. No dobra, whatever. Okej, no i co? No i co? Po pierwsze, na pewno byśmy chcieli, żeby dotąd szedł w ogóle chodnik. Po drugie, tutaj chcę mieć jakieś zabezpieczenie. Zastanawiam się tylko, czy ja chciałbym, żeby to był zwykły płotek, czy ja też chciałbym, żeby tutaj była jakaś, nie wiem, ściana na przykład, czy coś. Kurczę, szczerze mówiąc, po prostu nie wiem. Musiałbym sobie poeksperymentować i zobaczyć, co i jak wygląda. Chwilowo postawmy tutaj po prostu płotek, a potem w przyszłości się zobaczy. Płotek jest takim bezpiecznym wyjściem. Myślę, że nie ma też za bardzo sensu się nad tym wszystkim rozwodzić w tej chwili, kiedy jeszcze tak wiele rzeczy jest niegotowych, jeśli chodzi o cały ten teren. Cały ten teren będzie wyglądał w przyszłości inaczej, więc trudno teraz przewidzieć, co mi się będzie podobało w przyszłości. Więc zacznijmy po prostu od postawienia tutaj płotka. Większej ilości płotków, zdecydowanie większej. Widzę tego creepera, zbliża się do mnie powoli. Chyba jeszcze nie jest agresywny, więc postaram się nim nie przejmować, ale trzeba mieć się na baczności. Tak to jest, kiedy jest się takim hardcorem jak ja i pierwszy raz w życiu gra się przez cały czas trwania świata na easy, a nie na peacefulu. Prawdziwe życie na krawędzi, można by powiedzieć. Dobra, okej, spoko. Szczerze, nie wiem, mam wrażenie, że ten odcinek wyszedł zupełnie inaczej niż sobie to planowałem. Zdecydowanie tak jest. Ale ponieważ efekt końcowy mi się w miarę podoba,
Chociaż nie jestem jeszcze przekonany do końca co do tego daszku, dlatego że od dołu on wygląda spoko, natomiast od góry nie do końca, ale może się to zmieni, kiedy wyrównam już ten teren, bo zdecydowanie coraz bardziej się przekonuję do pomysłu, żeby faktycznie cała ta ściana była wyrównana. Najprawdopodobniej powyżej daszka zostawię ją taką naturalną, jaka jest, z kamienia i z ziemi. Natomiast pod daszkiem tutaj zdecydowanie tą ścianę zrobię ze stone bricksów. Być może zrobię tutaj jakieś pomieszczenie, tak, to jest dobry pomysł. Zrobię jakieś pomieszczenie, będą tutaj okna, przez które będzie można zajrzeć trochę do środka. I w tym pomieszczeniu nie wiem co będzie, jakiś magazyn z łódkami, może jakiś warsztat naprawczy, niby drewniany taki czy coś. Będzie to pomieszczenie takie, wiecie, czysto ozdobne najprawdopodobniej. Ale tak, to jest zdecydowanie pomysł, który mi się bardzo podoba. Dobra, zwodujmy w takim razie nasze łódki, które tutaj mamy. Mogę ich dorobić od razu jeszcze troszkę więcej. Zróbmy sobie łódki w różnych kolorach. Zróbmy jedną łódkę z każdego rodzaju drewna. Skoczę na górę do tego toolboxa. I muszę się najeść, bo nie mogę biegać. A ja jak nie biegam w tej grze, to czuję, że strasznie marnuję czas. Stąd używam po prostu niebotycznej ilości jedzenia. Dobra, wydaje mi się, że łódki dżunglowej tam jeszcze nie ma. Wydaje mi się, że tam jest jasna łódka i ciemna łódka, więc myślę, że takiej łódki też tam nie ma. I myślę, że łódki akacjowej też tam nie ma. I myślę, że jeszcze jednej łódki tam nie ma, bo jest 6 rodzajów drewna. Łódki jakiej? Łódki jakiej? Wait. Coś się pogubiłem trochę. Łódki, a zwykłej łódki dębowej. Też pewnie tam nie ma. Za chwilę się przekonamy. Oczywiście nic się nie stanie, jeśli nam się powtórzą, ale chyba nie. Chyba miałem rację. Będzie teraz po jednej łódce z każdego rodzaju. Wszystkie gotowe do wypłynięcia. Całkiem spoko to wygląda. O, oświetlenie. Zapomniałbym o oświetleniu. Zdecydowanie powinno być tutaj oświetlenie. No bo co to za przystań, na której mają się spawnować co chwilę potwory w nocy. Więc myślę, że... Myślę, że wkopię się tutaj na dół i postawię tutaj glowstone'a, żeby podświetlał śmiesznie to wybrzeże. Znaczy śmiesznie. Myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Śmiesznie to jest słowo, którego... zdecydowanie tutaj nie powinienem był używać. Natomiast jeśli chodzi o oświetlenie takie bardziej tutaj wewnętrzne, na powierzchniowe też, że tak powiem, to myślę, że pochodnie będą całkiem dobrze pasowały, bo no nie wiem, jakoś tak jak zazwyczaj pochodnie mi się wydają takim, powiedzmy, tanim, nieciekawym rozwiązaniem, to do takiej drewnianej przystani myślę, że całkiem dobrze mogą pasować. Więc wrócę tam po prostu za chwilę z odrobiną glowstone'a i z pochodniami, których mam wystarczająco dużo już teraz w ekwipunku, i zajmiemy się oświetleniem. Glowstone, dziękuję. Mógłbym oczywiście, żeby zaoszczędzić trochę glowstone'u, który jest niby trudniejszy do zdobycia niż pochodnie, mógłbym postawić tam pod wodą pochodnie i zakryć je szkłem, żeby nie zostały zniszczone przez wodę, ale... A tak, miałem się jeszcze wyspać. Ale mi się nie chce, więc użyję glowstone'u. I tak za jakiś czas pójdę do piekła. Na pewno będę chciał wydobyć nether bricksy. Gdzie ja idę? Co ja robię w ogóle? Nie myślę. Jak gadam, to nie myślę. Przynajmniej wiecie, nie myślę o grze. Oczywiście staram się myśleć nad tym, co mówię. Co ja chciałem powiedzieć? A tak, że jeśli chodzi o mój pokój do alchemii, za który niebawem chcę się zająć, to myślę, że zdecydowanie będzie mnie kusiło, żeby użyć w nim nether bricksów. A jest to surowiec, który znajdę tylko w netherze, więc jak już będę w netherze, to mogę przy okazji oczywiście wydobyć sobie trochę glowstone'a, poekspić sobie trochę wydobywając kwarc, bo wydobycie kwarcu jak dotąd zdaje mi się najskuteczniejszą metodą szybkiego ekspienia. No niestety, perły nie wydropił. Pereł mamy już troszkę, myślę, że zbliżamy się do 20. No i za jakiś czas, jak uznam, że przyszła na to pora, to postaramy się jakoś je wykorzystać do, wiecie... Wiecie do czego, do znalezienia portalu do Endu, który znajduje się w strukturze, która się nazywa Stronghold. Zakładam, że powinno się to tłumaczyć na twierdzę. Natomiast pewien oczywiście nie jestem, albo nie oczywiście. O, żelazo, kto by pomyślał, no proszę. O, i drewno. Również jestem zaskoczony. Potrzebuję pochodni. Nie bójcie się, nie zginę tutaj. Bez przesady. Natomiast będzie w miarę blisko w sumie. Niestety. Dobra, zjem sobie szybko. Jeszcze raz sobie odnowię tlen. I jedziemy dalej z ustawianiem glowstone'a. Następny glowstone chcę, żeby stał tutaj, więc...
No, zawsze mi trochę serce pęka, jak używam. W sumie łatwiej będzie się wynurzać, po prostu jesteśmy bardzo płytko pod wodą. Zawsze mi trochę serce pęka, jak używam Clearstone'a do takich rzeczy, więc wezmę sobie do ręki trochę ziemi. A nie, nie mam ziemi w ekwipunku. Kobla nie do końca chcę używać, bo kobla bardzo dobrze widać, że to jest coś nienaturalnego. Więc przez chwilę poużywam żwiru. Następny glowstone tutaj i następny glowstone tutaj. I następny glowstone tutaj. I jeszcze troszkę tych glowstone'ów musimy postawić. No trudno, niech będzie. Następny glowstone tutaj. I następny glowstone tutaj. I następny glowstone tutaj. Pierwszy raz musimy chyba coś rozwalić. No niestety, niestety. Wezmę sobie pochodnię do ręki. Jeszcze raz odnowię tlen. Rozwalę piasek moją super łopatą. I jeszcze jeden glowstone tutaj. I jeszcze jeden glowstone tutaj. I ten glowstone jest już niepotrzebny, więc w sumie mogę go rozwalić. Bez wyrzutów sumienia. No dobra, to oświetlenie od dołu załatwione. Jego efekty zobaczymy sobie dopiero w nocy. Natomiast tutaj będę chciał mieć ostatecznie stone bricks, więc ja myślę, że na razie przerobię tylko tą ścianę na stone bricks, żeby mieć jakąś taką próbkę, żebyście wy też mieli próbkę. A całą resztę ściany przerobię na stone bricks dopiero później. I dopiero wtedy dodam tam chyba oświetlenie z pochodni. Chociaż zastanawiam się, czy nie chcę zrobić z tymi pochodniami czegoś ciekawego. Znaczy czegoś trochę ciekawszego przynajmniej niż powieszenie ich tak po prostu. Myślę, że mogę skorzystać na przykład z płotków, żeby zrobić z nich takie uchwyty na pochodnie. To zawsze dosyć fajnie wygląda. Więc za chwilę spróbujemy wymyślić jeszcze, jakiego drewna użyć na ten stojak na pochodnie, że tak powiem. Płotkowy stojak. Co tu będzie pasowało? Co tu będzie pasowało? Myślę, że może drewno dżunglowe? Spróbujmy użyć drewna dżunglowego. Niestety toolboxa zostawiłem na górze, nie pocz... A nie, gdzie on jest w ogóle? Mam go w ekwipunku? Mam, okej, mam, spoko. Postawię go w takim razie z powrotem gdzieś na dole. I zróbmy sobie trochę dżunglowych płotków. Niedługo będę musiał rozwalić jedno z tych dużych drzew dżunglowych, bo drewna mi już na aż tak bardzo długo nie starczy. Patyki zrobimy sobie z innego drewna, którego mamy więcej. Dobra, wielu tych płotków nie potrzebujemy, bez przesady. Jestem dumny, że wreszcie udało mi się w całym odcinku ani razu nie pomylić przepisu na płotki z przepisem na bramkę płotkową. Bardzo duży progres. No i co? Myślę, że pochodnie stojące w ten sposób już prezentują się dużo lepiej. Myślę, że chcemy je obniżyć jednak. Myślę, że chcemy przesunąć ten płotek raczej niżej. W ogóle zły płotek, zły płotek. O. Myślę, że jak to będzie stało tak, to będzie to lepiej wyglądało. Dosyć trudne jest umieszczenie tych pochodni na płotku, ale jak już stoją, to jest spoko efekt. Myślę, że będzie to też całkiem fajnie wyglądało na tej skośnej ścianie, gdzie te płotki, wiecie, będą się tak łączyły z obiema stronami. Natomiast to na później. Myślę, że pochodnie rozstawię sobie już sam i spotkamy się tutaj, jak będzie już to trochę bardziej skończone, że tak powiem. Zastanawiam się, czy jeszcze nie użyć gdzieś tutaj andesytu, dlatego że te klocki andesytowe bardzo fajnie wyglądają. Ale chyba tak naprawdę nie ma co ich wciskać na siłę. No dobra, spoko. To może jednak nie będzie ta przystań aż taka nudna, jak skończymy ją robić. Przypominam, plan na przyszłość, jeśli chodzi o tą przystań, jest taki, żeby po pierwsze wyrównać ścianę do samej góry, a po drugie przerobić tą ścianę na stone bricksy, a po trzecie zbudować gdzieś tutaj jakieś takie fajne klimatyczne pomieszczenie. No i co? Spoko. Wydaje mi się, szczerze mówiąc, że bardzo mi się podoba pomysł na to, żeby nie budować tutaj żadnych przegródek, tylko żeby te łódki tak sobie po prostu stały przy brzegu, znaczy dryfowały przy brzegu. Myślę, że to całkiem spoko wygląda. No i co? Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Wiecie, co możemy zrobić? Możemy sobie odświeżyć mapę. Jeszcze tak na koniec odcinka przejdziemy się z mapą. Czemu by nie? Bardzo mi się podobają te mapy. Wiem, że mówiłem to już w ostatnim odcinku bodajże, kiedy się nimi zajmowałem, ale to jest naprawdę niesamowicie fajny dodatek jak dla mnie do gry. I strasznie mi się podoba, naprawdę, strasznie. Okej, owce niech sobie żyją.
Za jakiś czas te owce tutaj najprawdopodobniej zginą, ale najpierw chcę sobie zdobyć z nich dużo wełny w takich kolorach właśnie jak magenta czy fioletowy, które są całkiem fajne i jak już je tutaj mam, to niech sobie jeszcze trochę tej wełny powydają. Dobra, a po co ja tu przyszedłem w ogóle? A nie, ja przyszedłem skończyć odcinek, tak, więc bardzo wam dziękuję, a nie, przyszedłem po mapę. Boże, dzięki. Boże święty, chciałem powiedzieć. Wiecie co, ja nie wiem, jakoś dzisiaj jest po prostu niedobrze ze mną. Mówię jakieś takie strasznie dziwne rzeczy. Dobra, przyszedłem po mapę, idę po mapy. A, z tym, że ta mapa, która chyba nas najbardziej interesuje w tym momencie, to jest chyba ta zgliczowana. Czyż nie? Zobaczmy, bo ta woda, przy której robiłem przystań, to jest chyba ten teren tutaj. No dobra, więc to jest częściowo na tej zgliczowanej mapie, ale częściowo też na tych innych. No dobra, no spoko, to weźmy sobie te inne i weźmy tą zgliczowaną, może się odgliczuje. I sprawdźmy moją hipotezę co do tego, kiedy te mapy się powiększają. Czyli przełóżmy sobie strzały do inventory. No i faktycznie, mapy można używać w taki sposób dopiero wtedy, kiedy... Zobaczmy w ogóle, czy już się coś tutaj zaczęło update'ować. Co to jest to czerwone? To czerwone to jest jakaś lawa, której w sumie nie kojarzę. Mówię o tym krzyżyku małym. Ten duży to jest ten lawospad, który widzieliśmy na samym początku po przyjściu. Dobra. O, czy mi się zdaje? Czy to drewniane w lewym dolnym rogu mapy? Dobra, gdzie jest w ogóle północ? Północ jest tam. Czyli żeby się znaleźć na mapie, musimy iść tam. Okej, to drewniane to chyba faktycznie jest kawałek przystani. Tak czy nie? Musimy iść na wschód. O, jesteśmy na mapie. Dobra, świetnie. Czyli to jest kawałek przystani, faktycznie. O, chodniki też się pojawiły. Chodniki się odświeżyły. Zaktualizowały. Dobra, weźmy tą mapę. O, widzieliście? Przed chwilą się pojawiło wszystko naraz. No i co? No i to... O, ta mapa też się zaktualizowała. Zobaczmy, czy działa dobrze. Pójdźmy pod most. Jak będziemy... O, zaczęła działać. Świetnie. Jestem bardzo ciekaw, czy... O, i drzewa się pojawiły. Widzicie, ile drzew? Mamy teraz dużo więcej niż wcześniej. Jestem bardzo ciekaw, czy... Czy jak powiesimy ją na ścianie, to tym razem będzie już wskazywała pozycję na mapie. Czy się już odgliczowała na stałe, że tak powiem. Za chwilę się przekonamy. Mam nadzieję, że tak. To będzie już ostateczny, absolutny happy end tego odcinka, jeśli ta mapa się odgliczuje. No a jak nie, no to trudno. Za jakiś czas sobie pewnie zrobię ją na nowo. A, chyba się nie odgliczowała. A nie, sorry. Jak najbardziej, działa. Świetnie. W ogóle nie spodziewałem się, że ten zielony znacznik będzie aż tak bardzo z tej strony. Jakoś wyobrażałem sobie, że będziemy gdzieś bardziej tutaj. No ale to jestem ja i moja wyobraźnia przestrzenna. Mapy wieszamy na miejscu. No i świetnie, możemy się im przyjrzeć lepiej. Przypominam, że to jest wszystko tymczasowe. Za jakiś czas ta mapa będzie wisiała w innym miejscu. Wiecie co? Tak sobie myślę, że ponieważ coś czuję, że ona jednak troszkę jeszcze tutaj powisi, to powieszę ją tak, żeby była całkiem równomiernie oświetlona. Zobaczymy zresztą za chwilę, czy to działa, czy powieszenie jej na lampie redstone'owej będzie coś zmieniało. Wiecie co? Nie, weźmiemy po prostu glowstone'a, szczególnie, że mamy go już w ekwipunku, niepotrzebnie tutaj szedłem. Dlatego, że wiecie, jest opcja taka, że być może to światło nie będzie po prostu z tyłu przenikać. Natomiast jeśli będzie, to teraz mapa powinna być równomiernie oświetlona i jest. Nie, nie jest. Jest jaśniejsza? Spójrzcie, jest chyba tutaj jaśniejsza po prostu. Widzicie? Wystarczy spojrzeć w to miejsce tutaj. Nie wiem, czy na YouTubie to widać, czy też kompresja to zeżarła. Ale o, albo spójrzcie tutaj, widzicie? Tą taką krawędź? To jest właśnie krawędź tej środkowej mapy, ona jest teraz najjaśniejsza. No dobra, to walić te pochodnie w takim razie. I ułożymy sobie wszędzie z tyłu glowstone'a. Czyli glowstone. Glowstone razy 9. Będę to robił po kolei, żeby się nie pomylić. Żeby... Wiecie co? Muszę wywalić trochę rzeczy gdzieś tutaj, na bok. Bo cały czas je podnoszę i mnie to denerwuje i ich w ogóle nie potrzebuję w tej chwili. Nie są też zbyt cenne, więc nie ma sensu ich zbierać cały czas. Dobra, tyle starczy. Nie chcę wywalić wszystkich map naraz, bo potem będę się musiał znowu męczyć z ustawianiem ich. Więc będę robił to pojedynczo, po kolei.
i będziemy mieli za chwilę pięknie, równomiernie oświetloną mapę. Mam nadzieję, w końcu będzie ona dobrze wyglądała. No i tak wyglądała dobrze, przyznaję, ale będzie wyglądała idealnie. Dobra, nie będę naprawdę ryzykował jakiejś pomyłki. Wszystko po kolei, powoli. Cierpliwość popłaca. Gdzie jest item frame? Tutaj się schował. No niestety, cały czas mi się rzeczy chowają głębiej do ekwipunku, których potrzebuję. Teraz już chyba powinno być od tego momentu spoko. Bo ostatnia rzecz, która nam tutaj zaczęła przeszkadzać, to była pochodnia, ale teraz pochodni mamy już nowy stack gdzieś tam głębiej, więc myślę, że teraz już będzie wygodniej to wszystko układać. No i faktycznie, tak się stało. Mapa jest teraz idealna, równomiernie oświetlona, tak mocno jak się tylko chyba da. Tak by logika podpowiadała, że jaśniej już być nie może. No i co? Bardzo fajnie to zaczyna wyglądać. Oczywiście fajnie to wyglądało od samego początku. O, naniosły się na mapę też te moje lampy dookoła chodników. W ogóle śmieszna sprawa, że te płytki chodnikowe, których użyłem, są w takim samym kolorze jak clearstone, co w rzeczywistości w ogóle nie znajduje odzwierciedlenia, one są dużo jaśniejsze. Więc ta ścieżka tutaj jest trochę niewidoczna na tym obszarze, no ale trudno. Nikt nie jest idealny i nic nie jest idealne, ale i tak jest generalnie super. Nie mogę się doczekać, aż się pozbędę tego padającego śniegu i wszystkie moje struktury zaczną nagle jakoś porządniej wyglądać, bez jakichś takich brzydkich tutaj, albo ta farma też, ścieżka po środku jest zaśnieżona i przez to gorzej wygląda. Ale w ogóle mapa jest świetna, moja wyspa ma bardzo fajny kształt, naprawdę bardzo podobny do jakiegoś rzeczywistego kształtu wyspy. Strasznie mi się podoba i to jest nasza utopia. No i tym optymistycznym, niezwykle akcentem i odgliczowaną mapą numer 0 kończymy dzisiejszy odcinek w końcu, najprawdopodobniej jest on bardzo długi. Dziękuję wam bardzo za uwagę, jeśli wytrwaliście ze mną do końca tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie i do usłyszenia przy najbliższej okazji. Cześć!